Reset Obywatelski. Sława Ukrainie oczywiście i ze mną tutaj jest przed, po mojej lewicy i po lewicy całego świata oczywiście Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa. Co środę o godzinie 17 możecie słuchać i oglądać audycji Piotrka Szumlewicza. Czas na związki zawodowe, dodajmy. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery i możecie mnie znaleźć na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Oczywiście codziennie od 10. Bardzo dziękujemy pani Oli Kudrymskiej za wsparcie Resetu Obywatelskiego. Mam nadzieję, pani Olu, że nie jest pani nieprzyjemnie, że akurat na nasz program padł wybór, że została pani producentką akurat tego nieprzyzwoitego momentami programu. Ale tu czasami, to jest taki międzynarodowy program, czasami mówimy językami, najczęściej francuskim, takim polskim francuskim. Czasami się po prostu nie da inaczej. Witamy się ze wszystkimi słuchaczami, oczywiście, którzy już są i którzy zaraz do nas dołączą. Program Tydzień zleciał, bum, Piotrek Szumlewicz i Wojtko Krzyżaniak. Do 23 postaramy się, mam nadzieję, Piotrze, że w naszym wspólnym imieniu powiem, że również trochę uprzyjemnić ten czas, co? Bo jak się domyślam i jak dobrze wiesz, no nie jest to, i państwo wiecie, no nie jest to czas szczególnie jakoś skłaniający do przyjemności, do jakichś takich przyjemnościowych rozmów. Mam nadzieję jednak, że nasz program troszeczkę czasami, wybaczcie nam, że troszeczkę być może zaczniemy, również przejdziemy w ton wesołości trochę, ale czasami tak trzeba. Zapewniam was, że obrońcy różnych miast i miasteczek, wsi w Ukrainie również czasami się uśmiechają. Mam nadzieję, że oni właśnie będą się śmiali ostatni w tej wojnie również, w tym sensie, że wygrają. Od razu zacznę od czegoś wesołego, Piotrze, od razu, żeby potem, znaczy nie to, że już weselszego nic nie można usłyszeć ostatnio było, ale były dwie śmieszne, niepomiernie zabawne rzeczy i specjalnie mówię, od tego zaczynam, bo Piotrek jak zaraz przywali pewnie, to wszystkim nam się zrobi znowu smutno, więc zacznę od tego, że
ten pochlast Putler po ojcu Putin zaapelował do społeczności międzynarodowej o normalizację stosunków z Rosją. No więc, panie Władku, jedyny rodzaj stosunku, który mogę z panem odbyć, to jest kijem, więc mam nadzieję, że na taki rodzaj stosunku, normalizacji stosunków pan liczy. Przepraszam wszystkich za żołnierski taki dowcip, ale on się od razu nasuwa w takich wojennych rzeczach. No i druga zabawna sytuacja to jest, a będzie ich więcej, to jest pani Szydło, która stwierdziła nie mniej, nie więcej, tylko że obecna polityka Węgier może nas wprowadzać trochę w zakłopot, może niektórych z nas wprowadzać trochę w zakłopotanie. To tyle tytułem zabawnego wstępu. Teraz pewnie już będzie tylko smutniej, ale ja będę przystępował do tego, do walki o to, żeby było jednak weselej. Znaczy ja też mam dużo smutnych uwag, ale jak już zaczynamy od tych wesołych, czy takich groteskowych, a czasem żenujących, to tak, no był też rzeczywiście Jakimowicz w jakimś takim rynsztunku wojskowym, co jest też smutne przy okazji, bo to są moim zdaniem też kpiny z tych ludzi, którzy tam tak naprawdę walczą, tak, a z jakąś się sklubą. Kpiny ze wszystkiego, co jest normalne, wiesz. Tak, no a Rutkowski to chyba nawet tam postanowił się wybrać. To właściwie też trochę wydaje się. A to akurat takie... niech dobrze, niech jedzie, niech walczy. Każda jedna, jak będzie po dobrej stronie walczył, to niech strzela. On umie strzelać, ma tych swoich ludzi, jeszcze niech jadą i niech wracają zdrowi, żeby było jasne, i niech jadą, niech bronią. A z rzeczy niezależnych, nie wiem dlaczego akurat dzisiaj mi to wyskoczyło jako news, bo tak mi się wydaje, że to nie jest dzisiejszy news, ale jakieś spore medium to jako news wrzuciło, nie wiem czy Polska The Times chyba nie, ale coś takiego, niepoważne, że tak powiem, mianowicie o tym, że z papieskiej laski trysnęła woda i ludzie tam wodę sprzedają za 50 zł do dzisiaj. To starość jest. Ja mówię, że dzisiaj zostało to zaktualizowane jako news właśnie, że ponoć ta woda cały czas... Oj, to musi być bieda. Chyba wszystkich wysłali na odcinek Ukraina, ale... i grzebią w gównach już naprawdę, bo to było jeszcze jak pomarańczowe radio istniało, czyli to był jakiś w ogóle, wiesz, hektolitry czasu temu i faktycznie było tak, że ludzie kupowali tę wodę naprawdę i co bardziej rezolutni mieszkańcy w ogóle z domu przynosili wodę tam, nie, i sprzedawali. A pamiętasz, była też jakaś kwestia to celebrytów, chyba akurat nie Wojtyły, jakiegoś innego celebryty, że chyba sprzedawano swego czasu czyjeś oddechy, które były zamknięte w torebce. Też był taki patent. To z Krzyżaków, prawda? Ampułka powietrza, ampułka wiatru, który wiał w stajence w Betlejem, ampułkę wiatru tam sprzedawał ten taki rudzielec, jak na niego mówili. Chociaż posłuchaj, żeby... Przechodząc do rzeczy może socjologicznych, a jeszcze niesmutnych, to wydaje mi się a propos tego papieża, bo ja nie wiem dlaczego to akurat dzisiaj rzucili, bo ja też pamiętam, że to już było dosyć dawno temu, ale mam takie wrażenie, że akurat czas wojny, do której pewnie zaraz przejdziemy, nic tu wesołego nie będzie, ale czas wojny i zagrożenia wojną sprzyja różnego rodzaju takim właśnie dziwnym rytuałom, jakimś mantrom, jakimś takim dziwnym, magicznemu myśleniu, więc myślę, że to akurat jak nagle wrócą jakieś tam ampułki cudowne właśnie tam związane na przykład właśnie z oddechem papieża czy jakąś wodą, która znowuż wytryśnie, to ja bym się nie zdziwił, szczerze powiedziawszy. Ale to jest, wyjaśnimy, bo to nie wszyscy musieli to pamiętać, więc ja wyjaśnię, bo uwielbiam tego typu historie. W Wadowicach, rozumiecie, jest pomnik JP2. Jest pomnik, stoi, no i on oczywiście ma tam wszystkie te swoje akcesoria. Nie wiadomo, jak co ma pod sutanną, tego nie wiadomo, ale więc nie wiem, czy wszystkie akcesoria, nawet trzeba przyznać. No ale on tam stoi dzielnie i nagle któregoś pięknego dnia z tego pastorału, którą tam prezentuje, trysła woda, rozumiecie? Ludzkość padła na kolana, jak w starożytnym Egipcie. Ludzkość padła na kolana, zaczęły się modły, co mniej świadomych. No, turyści to w ogóle nie wiedzieli, co się
dzieje, więc rezolutni mieszkańcy Wadowic, którzy mają generalnie wywalone na papieża i jedyną radość, którą ten papież przynosi, to są dudki zwane pieniędzmi od tych, którzy są na tyle nienormalni, niepoważni, żeby przyjechać do jakiegoś miasta tylko dlatego, że tam się urodził jakiś człowiek i patrzą, próbują, nie wiem, właśnie pooddychać tym samym powietrzem, a to powietrze jest nawet nie to samo, bo on tam się urodził i wyjechał i chwilę tam chodził, potem te kremówki tam trochę zjadł. No ale w każdym razie trysła ta woda, ludzie sprzedawali od razu, co bardziej mówię, rezolutni mieszkańcy stwierdzili, aha, skoro jest iluś tam głupków się klęka przy tym, no to opindolmy im tę wodę. I tak jak kiedyś gruźliczankę, pamiętacie, starsi państwo pamiętają, po prostu opindalali tam, brali w co można, napełniali te kubełki, co tam ten i sprzedawali. Po piątaku była butelka, ale taka malutka, to takie małpeczki były po piątaku. Większe można było też, żeby się wykąpać nawet. Po czym miasto nawet kartkę tam wywiesiło, że to nic świętego w tym nie jest, że to woda jest po prostu z kanalizacji, taka normalna woda, bo po prostu podłączyli to pod system, ciśnienie jest, no więc wykorzystali, zrobili z tego, wiecie, to w ogóle to urąga, tak, generalnie jakimkolwiek, że zrobili z niego fontannę, co w ogóle powinno być, ja nie wiem, zakazane tak naprawdę moim zdaniem, jak oni by jakiś szacunek mieli do tych swoich świętych, no to powinni zakazywać takich praktyk. No ale w każdym razie zrobili z niego fontannę, ale ludzie i tak nie uwierzyli w tego, że to jest fontanna. Na pewno, że spisek, oczywiście znalazła się część osób, która mówiła, aha, już my wiemy, skąd ta woda płynie i nabywali ją nadal. Więc miasto napisało taką kartkę na tym, to jest woda miejska. Żadnego cudu tu, tak wiecie, cudu tu nie ma. No, dla niektórych było tym bardziej dowodem, że cud był. Więc, oczywiście, że tak. Niektórych to po prostu zmusiło. No więc zakręcili na jakiś czas tę wodę. Mówią, nie będziesz tryskał, żeby udowodnić, że to człowiek ma moc tutaj, tak, że może człowiek może zakręcić i odkręcić tę wodę, a nie pan. No ale kto człowiekiem kieruje? No Bóg, no więc wszystko jest na ten. Także taka jest jazda. No i jak Piotruś mówi, dzisiaj wróciła ta sprawa do mediów. Słuchaj, media się niczym się innym nie zajmują niż wojną w Ukrainie, ale postanowiły jednak zrobić wyjątek, więc się zajęły tryskającym papieżem. Tryskający papież nie tryska radością, tylko tryska wodą i to na dodatek z miejskich wodociągów, więc to takie mało romantyczne. Ale żeby było, jeżeli zostajemy przy gusłach trochę na początek, to chcę ci powiedzieć, że wojna zbliża się ku końcowi, ponieważ, znaczy nie tyle wojna, co informacja o tym, kiedy się wojna skończy, się dowiemy niedługo, ponieważ w następną sobotę, równo za tydzień, będzie webinar tych astrologów. I jednym z punktów tego astrologicznego webinaru jest, rozumiesz, horoskop Putina związany z wojną, tak, i co ciekawe, tam jest jeden nawet taki punkt, bo cztery będą odczyty różne i jeden jest punkt taki o strategii tej wojny. No mają nadzieję, że za tydzień się wyjaśni wszystko i że będą mogli już powiedzieć coś tamten, bo na razie będą musieli wróżyć z fusów, no ale zawsze coś. Także, ale horoskop Putina, ktoś jest zainteresowany, się dowiemy, bo tam było o dacie śmierci też, że będzie śmierć, aha, będzie wszystko opisane. Także jakbyś chciał się dowiedzieć, kiedy się wojna najpóźniej kończy, niestety oni nie zapewniają informacji, tam dopływu informacji, co będzie, jak on już umrze, nie? Bo to jest, i teraz przechodzimy tak lekko, z lekkiego tonu do poważniejszego, bo on w końcu umrze, tak? No zakładamy tak, że to Bezos prędzej dojdzie do tej technologii nieśmiertelności niż Putin. No więc on kiedyś umrze i takie pytanie dzisiaj, naprawdę dzisiaj sobie zadałem to pytanie, że
Nawet jakby, nie wiem, jak on zginie, to przecież po pierwsze, nawet jak umrze, naprawdę umrze po prostu, a nie, że go ktoś zabije, to i tak nikt nie uwierzy, że on umarł. Tak? To po prostu nie ma takiej możliwości. Jak umrze, to wiadomo, że został zabity. I teraz kwestia będzie, czy ktoś się przyzna do takiej rzeczy, czy nie, bo wiesz, ktoś się będzie chciał podwiesić może pod to. To ja, wiesz, to ja uratowałem, spasił świat. $1,000,000 tam jeden proponuje milioner, ten miliarder, więc tym bardziej. No już się tam złożyli na więcej, bo ten milion, to wiesz, to same koszta dotarcia tam do tego Putina, to jest kilka milionów, podejrzewam, byś musiał wydać na same te dojście. Ale w każdym razie, wiesz, no, ktoś się tam podpisze pod tym na pewno, no bo ktoś będzie chciał, choćby po to, żeby do historii przejść, nie? To ja zabiłem Putina. Zabijcie mnie teraz, bo już mogę, nie? Wszystko zrobiłem już w życiu. Ale tak naprawdę zostaje pytanie, co potem, bo ja się tak zastanawiam, tak analogię do Stalina zrobiłem, bo to jest najbliższa taka analogia, prawda? Bo to są bardzo podobne sytuacje w sumie. I tak się zastanowiłem, jak to będzie wyglądało. Wiemy mniej więcej, jak wyglądało przejęcie władzy po Putinie, po Stalinie, w sensie to ta narada nad jego truchłem i tak dalej. I ten przestrach w oczach, jak otworzył oczy na chwilę jeszcze. I to wszystko wiemy. A tutaj, wiesz, czy Jastrzębie, czy Gołąbki, czy pójdzie w taką retorykę, że zobaczcie, tam kult jednostki, tak chruszczowowski taki klimat, który tam będzie chciał zachować oczywiście status quo, jeśli chodzi o polityczne synekury i tak dalej, ale jednak powiemy, że no nie, wycofujemy te wojska z Ukrainy, coś tam, bo to padliśmy ofiarą tam jakiegoś złego człowieka, że to nie było dobrze, czy z kolei właśnie będzie, aha, zabili nam cara i wtedy cały naród rusza wiesz, do wojny po prostu, nie? To ja tak mnie zaciekawiło dzisiaj. Wiesz co, swego czasu myślałem, dawno temu dosyć, że i tak pisały media niektóre o tym, że następcą Putina ma być niejaki Szojgu. Ojej, to byśmy poszli od razu, może już od razu sobie sami atomówką w łeb strzelmy. Właśnie chciałem powiedzieć, że ten Szojgu, to trochę też z winy mediów, bo nie wiem do końca jaka jest prawda, wiadomo, że media też lubią różne mitologie tworzyć, że ten Szojgu to jest takie bydle, że on gorszy w ogóle jeszcze od Putina jest, że to jest takie jakieś KGB, taki okrutny, no samo nazwisko, wiadomo, nie należy z nazwisk wnioskować, ale Szojgu to mi się kojarzy z Jamesem Bondem, taki okrutny, rosyjski właśnie jakiś tam tyran, który tego Jamesa Bonda chce zabić i dopiero na końcu James Bond go tam odbija, aczkolwiek jak przyjrzeć się temu Szojgu, jak chodzi o urodę przynajmniej, no to on ma taką jakby bardziej aparatczykowską jeszcze niż Putin, czyli taki jakby nie jest takim herosem jak Putin, prawda, tylko taki raczej aparatczyk partyjny, KGB też z tego co wiem się wywodzi, nie jest zresztą młodszy też. Pomyśl, Piotrze, że Putin też się wydawał takim aparatczykiem, że taki tam ten, pamiętasz, jak ten to taki spokojny, że języki zna, to jest też takie charakterystyczne, prawda, że w tych materiałach zawsze z tych kronik kryminalnych jest zawsze, a zawsze przynosił śmieci sąsiadce, a pani Basi to zawsze tam coś... Niesamowite, to tak samo o Putinie mówili, języki zna, uczył się chociaż, w jakiejś tam szkole. Chociaż wiesz co, żeby się tak nie zapanurzyć tą wojną, to też jak chodzi o ten mechanizm, który opisujesz, to mi się kojarzy z wieloma przypadkami, nawet jak w polskich serwisach informacyjnych okazuje się, że na przykład ktoś jest okrutnym mordercą, bo zabił żonę i trójkę dzieci, to jakby jak z sąsiadami rozmawiasz, a co pani sądzi o tym Kazimierzu? No dobry sąsiad był, no przynosił mówię, no, czasem kiełbasę do domu, coś tam, mleko kupował. No więc o to chodzi, no i dlatego, a Putin po angielsku mówi, po niemiecku, na świecie bywały, to trzeba mu zaufać, nie? I to tylko trzeba... Tylko teoria Szojgu, jakby, bo ten Szojgu jest chyba jeszcze ze 2 lata starszy od Putina, więc taka teoria, kto po Putinie, no to ja nie wiem, czy akurat Szojgu, bo ostatnio tak na marginesie nieco młodszy jest Miedwiediew, który przez lata wydawał się być takim trochę gołąbkiem przy Putinie, że taki miękki, a teraz jak ktoś zabiera tak hardkorowo głos, to akurat Miedwiediew ostro potrafi.
Więc on trochę wrócił. Być może właśnie chce, być może wiesz, może on, miejmy nadzieję, że on po prostu chce zjednać sobie zaufanie Putina jeszcze większe, żeby go dopuścił do siebie, bo w kieszeni nosi Polon na przykład, rozumiesz? I bo to byłby akurat Miedwiediew, z tego co wiem, to byłby takim naturalnym następcą, tyle że on chyba z tego co wiem, to on by wojnę utrzymał i tak dalej. Przynajmniej z tego co to tak się pokazuje, ale w sumie dobrze, że nam tutaj państwo przypomnieli, bo ta analogia z tym Stalinem być może będzie jeszcze większa, bo właśnie jutro jest rocznica śmierci Stalina, więc 5 marca Pagib był, więc no, powiedzmy sobie szczerze, Nie, generalnie jesteśmy dobrymi ludźmi, tak? Ale tak sobie myślę, że nic by się złego na świecie nie stało, chyba jakby akurat tu się historia tam trochę zatoczyła koło i jakby tego wirażkę, no jakby się wybrał do domu ojca, bo on tak lubi, prawda, bo on tak w sensie tam teraz jest taki świętszy od papieża. No w każdym razie byłoby dobrze, jak on by, myślę, jakby się dostał, tylko że nie do końca wiadomo, z czym by się to jadło. Podejrzewam, że nawet amerykańskie służby nie mają pewności, co by się od Janie Pawliło. Tak, wiesz, na pierwszy rzut oka jest takie, żeby pokój był. Zupełnie nie wiadomo, a tu się może jeszcze by okazało, że na przykład nowym liderem, przywódcą, despotą Rosji byłby jakiś zupełnie nieznany Kamionkow lat 33, albo syn Putina ukrywany, o którym w ogóle nikt nie wiedział, który był ukrywaną bombą Putina przygotowywaną od 10 lat, więc to akurat... Mam wrażenie, że o pewnych rzeczach jednak nie wiemy, natomiast jeszcze nawiązując do tej twojej wypowiedzi, bo no my tak jakby próbujemy nie być bardzo smutni i pesymistyczni, w związku z tym sami posługujemy się na początek różnymi takimi trochę zabawnymi jednak trikami, że może rocznica Stalina, to może w sumie umrze. Właściwie. Zabawne jak skurczybyk. Znak czasów, to jest też znak czasów, że rocznica czyjejś śmierci jest okolicznością do po prostu do nadziei. Jakichś takich sytuacji. Tak, więc tak trochę sobie oczywiście robimy złudzenia, bo wiadomo, że to jest zupełnie nieracjonalne, że akurat rocznica śmierci Stalina. Trudno nadzieję sobie z tego robić. A ja jednak będę uparty, wiesz, w Rosji uwielbiają symbole. Uwielbiają. Oni się tym, zresztą im dalej na wschód, tym bardziej symbole są zawsze w cenie. Więc nie widzę powodu, dla którego nie mieliby jakoś tam odnieść się do tej rocznicy. Tyle, że ja mówię, że tak się cieszymy, znaczy, że wszyscy tak życzymy mu rychłej wizyty w domu ojca, żeby tam dostał w pierdol, ale z drugiej strony, no to nie jest też takie, też nie jest też takie jednoznaczne, tak, że to super i hura, bo naprawdę o tym to nie wiemy. To jest tak zwane, jak to kiedyś tam się mówiło, że to znany diabeł, tak, że znany diabeł i że przynajmniej wiedzą, że psychopata, ale mniej więcej kombinują jaki. No tyle, że się okazało, że no, że ten znany diabeł nie jest wcale tak dobrze znany, jakby się wydawać by się mogło, prawda? Bo tak mówili właśnie, że o, znany tam, to tak jak było kiedyś w szkole, tak? Spiesz, jakoś tam szanuj nauczyciela swego, bo możesz mieć gorszego, czy coś takiego, prawda? Czy tam to tutaj też tak się odnosili do tego Putina, że tak go znają i że on już jest taki obłaskawiony, prawda? Tak trochę jak taki bulterier, ale już którego tam mięso zjadł z ręki, już mięso je z ręki, nie? No tyle się okazało, że je, bo mu dają, a jak mu przestali dawać, to zjadł rękę, kurwa, nie? I to jest takie, że nie wiadomo, I tu już się zaczynają moje pesymistyczne opinie. Mianowicie mam wrażenie, że jest dużo takich, wiesz co, i czytam to wśród polskich i zagranicznych komentatorów,
takiego trochę pocieszania się na siłę, być może wcale nieracjonalnego i uzasadnionego, mianowicie a to, że ten Putin rzuca się, bo to jest wyraz jego słabości, a to, że on w ogóle ma nowotwór i już umiera. I jest jakiś... No to ja jestem tego zdania, że on ma coś, że on podjął decyzję na całe już takie życiowe. To ja za tym optuję. Tak, a to, że w ogóle w tej wojnie Rosji nie idzie właściwie, co właściwie nie wiadomo na jakiej podstawie, bo przekonanie, że Putin chciał w 2 dni zająć Ukrainę, moim zdaniem, nie jestem ekspertem, znowu żeby nie było, że znowuż tak jak wszyscy o koronawirusie mówili, teraz wszyscy o zbrojeniach mówią, no ale generalnie teoria, zgodnie z którą się podbije kraj w 2 dni, kraj, który ma więcej ludzi niż Polska, jest dużo większy, no to nie jest racjonalna teoria, że 2 dni, tym bardziej, że tam wypłynęły jakieś plany, że to miało być co najmniej 2 tygodnie, jeszcze nie minęły 2 tygodnie. Więc ale on do Kijowa, mówimy, bo pomyliłeś troszeczkę, chodziło o to, że Kijów chciał zająć krótko mówiąc, nie wiem, jakby mówię to z wielkim smutkiem, ale nie wiem, czy jak chodzi o stronę wojenną, czy wszystko nie idzie zgodnie z planem Putina tak naprawdę, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, czy jak chodzi o te sprawy gospodarcze, czy to wcale nie jest tak, on wcale nie oszalał, tylko być może to jest po prostu plan Rosji, dotyczący przeorientowania się na współpracę z krajami azjatyckimi. Chiny, Indie, dzisiaj to jest prawie połowa ludzkości. Akurat te kraje nie zerwały stosunków z Rosją i wcale nie zamierzają chyba i handel z Rosją im się jak najbardziej opłaci. Z drugiej strony kraje arabskie wręcz zyskują teraz na tej wojnie, dlatego że ceny ropy idą w górę i oni na tym bardzo zarabiają. Brazylia też nie zerwała stosunków z Rosją, czyli pół świata z Rosją cały czas ma kontakty. Putin się długo do tego przygotowywał. Może przeszacował trochę i nie wierzył, że aż takie będą ostre te sankcje, ale z drugiej strony być może to jest pomysł po prostu na jakieś sojusze Rosji nowe i paradoksalnie, ja nie chcę tutaj, bo to są drobiazgi, ale być może te drobiazgi pokazują kierunek, bo dzisiaj czytałem, co Rosja chce zrobić, jak chodzi o piłkę nożną. Jakby uważam, to jest szóstorzędna sprawa, ale może pokazywać kierunek. Mianowicie przeczytałem, że Rosja ufa i już podjęła działania, żeby Rosja weszła do tak zwanej międzynarodówki krajów azjatyckich piłkarskich, żeby w Mistrzostwach Azji startowali, a nie w Mistrzostwach Europy. I były takie zmiany, na przykład jak chodzi Izrael zmieniał kontynent, tam w pewnym momencie kluby. No było kilka takich przypadków w historii piłki nożnej i to może pójść dosyć sprawnie, więc to jest oczywiście drugorzędna sprawa, symboliczna trochę, ale jak chodzi o przeorientowanie handlu, to być może od początku to był plan Putina, żeby przestać się uzależniać tak od tych krajów zepsutej Europy, tego podłego NATO i właśnie dogadać się pragmatycznie z Chinami, Indiami, ewentualnie tam jeszcze widzę, że z Egiptem i Tunezją też nie zerwali stosunków, więc ze światem arabskim. I być może to idzie właśnie w tym kierunku, więc może trochę Putin teraz widzi, że przeszacował i nie wierzył w to, że aż takie będą sankcje jak są, bo one rzeczywiście są coraz większe, ale z drugiej strony niestety, trudno powiedzieć, jest to być może jakiś realizowany przez Putina plan, który jest zgodny z tym, co on sobie zaplanował 3 miesiące temu i wbrew temu, co się uważa, być może cała wierchuszka rosyjska to popiera i oni to obgadali sobie wcześniej. Co jest w pewnym sensie smutne, bo to pokazuje, że właśnie to jest konsekwentny plan. A z drugiej strony można powiedzieć, że to nie jest nieracjonalne, czyli to nie jest tak, że Putinowi odbija i być może spuści bombę, a być może to zaatakuje Polskę, tylko on po prostu tak sobie uznał, że chce zmienić kierunek Rosji, bo już ma dosyć kontaktów z Europą i przewidział nawet te wszystkie sankcje, przynajmniej do pewnego stopnia. Muszę ci powiedzieć, Piotrze, że to jest bardzo ciekawa teoria, której nie brałem pod uwagę do tej pory. Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo będę się nad tym poważnie zastanawiał. I w czasie, jak mówiłeś, to ja sobie przypominałem sobie różne kwestie i tak wiesz, rodzą się pytania też od razu, a dlaczego to, a dlaczego tamto w takim razie, skoro tak, to dlaczego tak, wiesz o co chodzi, takie rzeczy, że skoro tak, to dlaczego nie przygotował sobie wcześniej na przykład tej drogi chińskiej i z Indiami, dlaczego sobie tego nie wydeptał już, tak, albo na przykład tam czemu sobie nie zabezpieczył Turcji, tak, w sensie takim, żeby spokojnie było i tak dalej. Więc to może zakładać albo, wiesz, albo typowe dla nas i dla wschodniej strony takie, wiesz, improwizacyjne ciągoty, że a to jakoś to będzie, zmieścisz się, rozumiesz, dla kierowcy zawsze się mówi o zmieścisz się i okej, nie? Więc to być może taka fantazja poniosła Putin.
wina, jeżeli by przyjąć tą twoją optykę, bo to, że przecenił swoją pozycję dla Zachodu, to już jest jasne, prawda? Że takiego czegoś to się nie spodziewał, aż takiej sytuacji, bo tego się spodziewać nie mógł. Sam Zachód podejrzewam, że się nie spodziewał, bo po sobie, nie spodziewał się po sobie, a to wszystko jest zawdzięczamy tylko temu Żeleńskiemu i społeczeństwu ukraińskiemu, które stawiło ten opór, bo gdyby inaczej ten opór przebiegał, to świat nie miałby czasu, tak jak na przykład w Krymie, prawda? Nie było czasu na to, żeby świat się zjednoczył, bo nie było ofiar, nie było tej krwi i tak dalej. I tutaj na pewno ten Putin, nawet zakładając to, że masz rację, że tak kombinował, to trochę przeszacował. Tylko nie rozumiem, dlaczego miałby to zrobić przez taką akurat wojnę z Ukrainą. Tego nie do końca... Rafał Maszkowski właśnie, po co była wojna, z drugiej strony uśmiechnąłem się przez chwilę, no strasznie to wszystko, ale się uśmiechnąłem, jak Kerry napisał: Putin, rozwalę Ukrainę, dostanę sankcje, będę wasalem Chin, kurwa, sprytny plan, godny budki. No to jest też, no bo z Chinami, jeżeli on liczy na to, że jak osłabi Rosję gospodarczo, to Chiny przyjdą i powiedzą: dobra, to my wam pomożemy, bądźcie silni jak my, no to by świadczyło o tym, że może ma raka, tylko że naprawdę ma guza mózgu, który go przyciska akurat w bardzo newralgicznym dla logicznego myślenia miejscu. Że skrytykuje tą swoją własną teorię, ona o tyle się akurat tu nie trzyma, że dotychczas właśnie to jest absurdalne, że Putin, jak chodzi o wymianę handlową na przykład z Unią Europejską, to on miał przewagę. To znaczy on na tym korzystał, to znaczy to my byliśmy jakby frajerami, dlatego że bilans handlowy na przykład Polski z Rosją jest zdecydowanie korzystny dla Rosji. Co skądinąd, z drugiej strony, jakiekolwiek sankcje teraz bardziej uderzają w Polskę niż w Rosję w stosunkach polsko-rosyjskich, bo tak żeśmy sobie ustawili naszą gospodarkę, że dużo więcej od Rosji kupujemy niż sprzedajemy. I rzeczywiście to jest prawda, która dotyczy dużej części krajów świata, że tak powiem, zachodniego, więc to akurat można być dziwne, że Putin szarpnął, dlatego że tak to sobie poustawiał, że z jednej strony można powiedzieć, że ta wojna go aż tak bardzo nie zaboli, te sankcje, bo właśnie to Zachód był bardziej uzależniony od niego łącznie z Polską niż odwrotnie, ale z drugiej strony, jak mu się to opłacało, to po co to kwestionuje? Więc to rzeczywiście... No tak, ale jemu się politycznie chyba on potrzebował wojny, wiesz, no on potrzebował trochę wrócił tak moim zdaniem też do tego Orwellowskiego 1984, prawda? Pamiętajmy, że w rosyjskiej telewizji i w mediach rządowych, a innych tam już nie ma, bo przypomnę, że nawet telewizja Dość przestała już nadawać, to powiedzmy sobie, że oni tam żyją właśnie tak jak w tym roku 1984, tak? Oni cały czas wiedzą, że jest jakaś wojna gdzieś tam, ale ta wojna jest taka, że to Rosja się tak naprawdę broni, tak? W tym sensie, że to że Rosja jest słuszną rację i tak dalej, i tak dalej. Więc być może to było potrzebne też, poza tym być może też, ale to są takie, wiesz, no my nie jesteśmy fachowcami od tego, ale też słyszałem taką tą, że tam Rosja się po prostu waliła gospodarczo i że trzeba było na coś zwalić, tak? W sensie, że ta wojna jakby będzie wytłumaczeniem, ale to też nie wiem do końca. Nie jesteśmy ekspertami od geopolityki, ale jesteśmy ekspertami od propagandy i tak na marginesie żałuję trochę, szczerze powiedziawszy, i tu muszę powiedzieć, że żałuję, że tak bardzo mało się mówi w polskich mediach, oczywiście krytycznie, ale o propagandzie rosyjskiej. Bo ja wszedłem niedawno na stronę, tam nie pamiętam, jednej z tych telewizji, czy to była jedynka, czy dwójka rosyjskiej telewizji, i tam sobie tłumaczyłem to, co tam pisali. No to rzeczywiście robi wrażenie, że jest to takie no dziwne bardzo. Zresztą ta propaganda rosyjska, ona nie jest taka nawet, że każdy wpis jest taki, że tam walimy w Ukraińców, bo to faszyści i tak dalej, tylko to brzmi pozornie jako news, tak? Tylko jako oczywistość jest przekazane, że na przykład Ukraina jest agresorem. Natomiast tamten przekaz jest jakby ja jestem ciekaw tak z dnia do dnia, co oni w ogóle tak piszą, bo to rzeczywiście no tych informacji, a dzisiaj Facebooka Rosja wyłączyła, że tak powiem, dla Rosjan, to z tego co słyszałem.
Natomiast rzeczywiście ta propaganda jest dosyć, znaczy to jest, Putin ma rzeczywiście chyba wielkie wyzwanie, dlatego że no jakby nie było, ci Ukraińcy, połowa to jest w ogóle rosyjskojęzyczna, tak? Nazywanie Żeleńskiego faszystą czy wręcz nazistą, no to już jest jakby twardy absurd, tak? No bo ale to z naszego, wiesz, Piotruś, ale to z naszego punktu widzenia. Pamiętaj, nie, ale że... ja wiem, ale właśnie dlatego jestem ciekaw, jak on konstruuje tą narrację, bo tam mówię jako taki analityk TVP nawet. No to ci powiem, jak realizuję, bo ja oglądam co jakiś czas Rosja 24 i nie Rosja Today, bo ja lepiej mówię po rosyjsku, znaczy w sensie rozumiem więcej po rosyjsku, a poza tym wolę, bo ten przekaz Rosja Today jest takim przekazem na zachód i on jest taki, no tak. Wiesz, że już wszystkiego nie mogą tam ukryć i tak dalej, bo oni mówią do ludzi, którzy znają zdjęcia wybuchów w Kijowie, w Charkowie i tak dalej, więc oni nie mogą tam udawać. Dlatego zresztą, to co ciekawe, Russia Today jest bardzo utrudniony dostęp do Russia Today w Rosji, tak na marginesie. Ale oni dzisiaj rano to opowiadałem Państwu, że tam są na przykład takie rzeczy, jak wywiad z generałem, który opowiada, naprawdę opowiada, jest telefon do niego na linię frontu niemalże i on się go pyta, pan prowadzący się go pyta, jak was przyjmują tamtejsi ludzie. No to się okazuje, że wszędzie, gdzie oni nie przyjadą, tam są kwiaty, chleb, sól, młodzi ludzie w kolejkach się od razu ustawiają do tego, żeby do armii się dostać rosyjskiej, że chcą iść dalej na Ukrainę, wyswobadzać swoich, bo opowiadają o tym, jak są bardzo uciśnieni tam ich rodziny, ich przyjaciele i tak dalej. Więc to na tym polega. A pani na przykład, taka bardzo popularna dziennikarka, stoi i opowiada, wprost opowiada, taki program publicystyczny jest i w programie na żywo ona opowiada o tym, że rosyjscy żołnierze są najświętsi oczywiście ze wszystkich i nie ma takiej możliwości, żeby rosyjski żołnierz kogoś zastrzelił, jeżeli ten ktoś do niego najpierw w ogóle nie strzelił, a poza tym, że oni pomagają tam dzieciom, że ona wie o tym i gdyby tak nie było, to ona by tutaj nie stała i nie opowiadała takich rzeczy. I to są normalne, w programie na żywo przychodzą żołnierze, czy to są aktorzy przebrani za żołnierzy, czy to są żołnierze jacyś tamten, przychodzą autentyczni żołnierze. Ostatnio był taki program, Godzina Prawdy to się chyba nazywa, dla zaskakująco przewrotnie się nazywa Godzina Prawdy, i tam siedział trzy rzędy, wiesz, żołnierzy, którzy tam byli i powiedzieli, że muszą wracać tam oczywiście, bo przyjechali tylko na chwilę. Nie wiem, rozumiem, sama idea taka, że oni w czwartym, chyba to był czwarty dzień wojny, przyjechali specjalnie, czy gdzieś tam na jakąś salę poszli, gdzie tam im zdjęcie, nie zdjęcie, tylko wiesz, kamera ich ujmowała i oni opowiadali, jak właśnie wzruszał, jeden z nich płakał wzruszony tym, że on nie wiedział, że tutaj tak cierpią ludzie, których musi teraz wyzwalać, że to jest coś pięknego. I to było i tak jest codziennie, wiesz, to się dzieje i jedynym tam takimi nośnikami tych prawdziwych informacji to są, nie wiem, piosenkarze niektórzy bardzo znani, którzy się odwrócili od Putina, w sensie, którzy na swoich tam mediach społecznościowych zaczęli pisać nie dla wojny, że ta wojna jest zła i tak dalej, że to Rosja zaatakowała Ukrainę, a tak reszta nie wie nic i poza tym nie chce wiedzieć, bo to jest z dzisiejszego dnia przykład, czy właśnie to się już wczoraj zaczęło, ale przykład, który dzisiaj wiadomości też podchwyciły, o którym ja też mówiłem i wczoraj i dzisiaj. Czyli ta IKEA, tak, która ogłosiła, że wycofuje się z Rosji i Białorusi i tłumnie po prostu tysiące ludzi, bo do IKEA w całej Rosji
tysiące ludzi w kolejkach stają długich, takich naprawdę wielkich, jak u nas pierwszego dnia otwarcia McDonald'sa w Warszawie. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to, co to było, że cała Marszałkowska była zajęta, bo tam na rogu Marszałkowskiej i tej, jak ona się nazywa. I były kolejki po sklepy Sofixy. Na przykład, tak. No więc i tam była taka kolejka. I wiesz, ja sobie pomyślałem, rozumiesz, że oni muszą być po pierwsze, część można zwalić na dezinformację, ale to jest XXI wiek, wiesz, to i w dużych miastach i ja rozumiem poziom dezinformacji, poziom technicznego jakiegoś tam zabezpieczenia od strony Rosji, ale w Moskwie, ja tam byłem, wiesz, ja wiem, jak ci ludzie żyją, byłem w Petersburgu, byłem w Moskwie, poziom oderwania od takiego, od tej technologii, wiesz, oni mają swoją technologię. To nie jest tak, że można powiedzieć, że mieszkańcy Moskwy, zwłaszcza tego koru Moskwy czy Petersburga, nie mają dostępu do informacji, czy tam nie mieli dostępu do informacji, zwłaszcza na początku tej wojny, jak Putin myślał, że to szybciej trochę pójdzie i nie zablokował tego wszystkiego. To nie jest, a jednak rozumiesz, co ty byś zrobił, Piotrze, powiedz mi, co ty byś zrobił, albo co państwo by zrobili, jakbyście mieli taką sytuację, że właśnie dowiadujecie, że za chwileczkę będziecie w stanie wojny z całym NATO, że Europa się do was odwraca, że właśnie IKEA stamtąd odchodzi i wszystkie inne firmy stamtąd wychodzą. Czy pierwszą waszą myślą byłoby kupienie sobie nowej półki albo stolika pod telewizor? Oni muszą być przekonani o tym, że będzie dobrze dla nich, że to się skończy, że wygrają, że pobieda będzie z nami, tak? Muszą być przekonani. Oni się nie spodziewają jakiejkolwiek poważnej sytuacji. Myślą, że to będzie przejściowe, chwilowe i że wygrają, że oni wygrają, że ta półka, przecież te pieniądze, zwróć uwagę, że tam mówimy o tym, że pieniądze tam straciły na wartości chyba około 60%, czy tam ileś, nie chcę przesadzać, ale tam no dużo w każdym razie straciły i prognoza jest taka, że będą traciły w najbliższym czasie codziennie prawie, a jednak ci ludzie poszli kupić, rozumiesz, nie chleb, mąkę, nie wiem, cokolwiek, olej, nie wiem, agregat, rozumiesz, benzynę, cokolwiek, co pozwoli im przetrwać, tylko półki, rozumiesz. To i wieszaki. To po prostu jest, to jest zastanawiające, wiesz, że oni chyba po prostu czekają na zwycięstwo. Oni czekają na zwycięstwo i tutaj zwróć uwagę, my tam mówimy o tych dzielnych Rosjanach, bo naprawdę trzeba być cholernie dzielnym człowiekiem, żeby dzisiaj wyjść na ulicę w Rosji, mówiąc, że jestem przeciwko wojnie. To pamiętajmy, nie porównujmy tego z najcięższym nawet sytuacją w czasie akcji wypierdalać i tak dalej. Nie porównujmy tego z żadną miarą, bo to jest śmierć. Ja tych badań nie widziałem, że w Rosji 59% popiera te działania wojenne. Być może ja podejrzewam, że więcej, ale... Znaczy ja z drugiej strony, wiesz co, zastanawiałem się nad tym i to chyba jest jakiś, nie wiem, błąd Putina i jego propagandy, już tak patrząc z zewnątrz, czyli cynicznie jakby na to wszystko socjologicznie, że czytałem ostatnio o tym, że poparcie dla badań, ta Centrum Lewada robiło badania w Ukrainie, że działania Żeleńskiego popiera 92% mieszkańców Ukrainy, z czego na tych terenach Ukrainy Wschodniej 83,4-85%. Co strasznie dużo, dlatego że ja przypominam, że przecież jeszcze parę lat temu właśnie od tego się cały ten konflikt zaczął, Janukowycz wygrał tę wojnę. Nie mów konflikt, bo to jest teraz nie wolno nam mówić, używać tego. Nie, okej, okay. Wojna, natomiast... Mówię poważnie, że wiesz, żeby... Przepraszam, że ci przerwałem w taki sposób, wiesz, chamski, ale wiesz o co chodzi, to są słowa, symbole, jasne. Kilka lat temu wybory ukraińskie wygrał Janukowycz i te wybory chyba nie były specjalnie zmanipulowane, a przynajmniej przez lata, ja nie mówię tylko o wyborach, ale przez lata było tak pół na pół, że ten Janukowycz tam miał 35, 45. Janukowycz tak na marginesie, to jest dawna historia, on był trochę bardziej niezależny niż Łukaszenka, więc to nie był taki jednoznacznie proputinowski, on trochę grał tam w pewnym momencie przynajmniej. Niemniej jednak miał to poparcie 40 parę procent, powiedzmy. Natomiast teraz rzeczywiście
Rosjanie, którzy chyba jednak spodziewali się większego poparcia, bo ono jest właściwie bliskie zeru, co aż trzeba rzeczywiście, że tak powiem, dużego wysiłku, żeby tak to schrzanić, dlatego że na wschodzie rzeczywiście przeważają ludność, no tam prawie wszyscy znają rosyjski, natomiast na wschodzie generalnie wszyscy by chcieli mieć dobre stosunki z Rosją w ogóle. W związku z tym to, że dzisiaj oni popierają Żeleńskiego, no to jest też głupota Rosji, którą no nie wita nikt z kwiatami. Ja nie wiem, czy Putin na serio się spodziewał, że ktoś tam z kwiatami ich będzie witał, ale de facto nikt ich nie wita z kwiatami. Bo on się chyba też spodziewał, że do części miejscowości te wojska po prostu wejdą i wejdą bez wystrzału, trochę jak na Krymie. Tak? W Krymie rzeczywiście tak trochę było, że tam nie było walk właściwie. Natomiast tu jednak są praktycznie wszędzie i to akurat jest chyba porażka Putina. Nie wiem, czy akurat to przewidział, bo to aż jest do pewnego stopnia zadziwiające, bo wydawało się, że część Ukrainy jednak jest prorosyjska, a teraz, no co jest oczywiście, jak ktoś atakuje, no to trudno się dziwić, ale chyba w ogóle nie ma obszarów Ukrainy, które byłyby prorosyjskie. I to akurat jest głupota Putina i to, że on to rozegrał propagandowo fatalnie, pomijając oczywiście zbrodniczość całej akcji wojennej, tak? Wiesz, on propagandowo to sobie mógł rozegrać jak chciał, Piotrze, tyle, że i miał szansę na to i mógł to zrobić dużo lepiej, tylko jak bombami napizga w domy mieszkalne, gdzie mieszkają ludzie, którzy nawet ukraińskiego języka nie znają, to dobrze, dla których pierwszym językiem jest rosyjski, którzy wychodzą na ulicę, mówią, o co chodzi, dlaczego do nas strzelasz, no to jest, wiesz, po prostu dramat. Zgoda. Natomiast żeby jeszcze już tak trochę doponurzyć się, że tak powiem, bo w drugiej części programu myślałem, żeby trochę pogadać o tym, co się w Polsce dzieje, te ustawy kolejne i wysposób. Oczywiście, że tak, bardzo chętnie. Natomiast tutaj, no jedno, znaczy moja smutna konstatacja, ja nie chcę tutaj mówić jakoś geopolitycznie, tylko patrzę na to nawet śledząc mapy działań wojennych codziennie na różnych portalach, one zresztą się pokrywają w większości. No generalnie moim zdaniem wkrótce ta Ukraina zostanie podbita niestety. Tam już dochodzi do katastrofy humanitarnej w wielu miastach. Jest właśnie coraz gorzej z dnia na dzień, między innymi dlatego Żeleński, którego muszę powiedzieć, że poza wszystkim innym podziwiam za to, że on jest, uważam, że bardzo mądrze prowadzi tą całą akcję w wymiarze również przekazu na cały świat i również jak chodzi o kierowanie krajem. On chyba czuje dramaturgię całej sytuacji, dlatego Żeleński na przykład codziennie mówi, że on by chciał rozmawiać z Rosją i że z samym Putinem chce rozmawiać. Tak facet, który zabija obywateli, a on mówi, słuchaj Putin, chodź, chcę z tobą porozmawiać. Kulturalnie mówi tak, ponegocjujmy, chcę pokoju z tobą, nie? Mówi do niego Żeleński, bo Żeleński po prostu wie, to może dziwić niektórych ludzi, którzy, no większość ludzi, którzy uważają, że Putin jest strasznym zbrodniarzem, a Żeleński mówi, słuchaj, porozmawiaj, bo on wie, że po prostu Ukraina się wykrwawia i że będzie tylko gorzej. I niestety ja dlatego czasem muszę przyznać, że czasem mam taką bezradność i złość zarazem, bo jak czytam na przykład wpisy Sierakowskiego na przykład chociażby, to właściwie Ukraina już wygrała tą wojnę w gruncie rzeczy. Znaczy to jak tak czytam. Tutaj, prawda, już ośmieszyli wręcz jakiś tam rosyjski. Ja wiem, że to jest po pokrzepieniu serc, ale Rosja wygrywa tą wojnę i to nokautująco wygrywa. Niestety, no to jest straszne, ale tak się dzieje. No oni po kolei, te mapy się różnią z dnia na dzień. Rosja zajmuje coraz większą część Ukrainy. Ja obawiam się, że być może nie tak jak chcieli, ale realizują swój plan i ludzie masowo umierają i będą umierać coraz bardziej, bo jak ja czytam na przykład, że w Mariupolu w ogóle nie ma ogrzewania, w Polsce jest minus 6 w nocy, a tam jest przecież zimniej w większej części Ukrainy. W związku z tym te warunki życia stają się po prostu przerażające. Już nie mówię tylko o bombach, ale ja mówię w ogóle o różnych chorobach. Przecież tam nawet koronawirus szaleje, na który już nikt nie zwraca uwagi, 35% tylko jest zaszczepionych Ukraińców. Zniszczone szpitale, więc ludzie po prostu będą umierać na różnego rodzaju choroby. Więc ja uważam, że też to, że Polska się trochę, ja to rozumiem jak to mówi prezydent Ukrainy, bo on musi to mówić. Natomiast my chyba, jakby widząc, co się dzieje, jakby powinniśmy wiedzieć, że ta wojna jest w zasadzie nie do wygrania przez Ukrainę. Znaczy, mówię, ja patrzę na różnicę, patrzę, jak się to zmienia z dnia na dzień. To, że my tak, o, ha, 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 jakiś tam rolnik zabrał czołg, czyli ta armia Putina, to prawie jak jakaś komedia polska. To nie jest śmieszne. Ja mówię, ja rozumiem to propagandowo, ale wojennie uważam, że Ukraina nie ma żadnych szans, niestety. I jakby taka bezradność i wściekłość jest bardziej uzasadniona niż jakieś podśmiechujki z tego, że tam, nie wiem, że pięć czołgów Romowie zabrali, taka bezradna ta armia rosyjska. No niestety nie.
Ja mam mieszane uczucia, bo z jednej strony chciałem, jakby też chciałem na to zwrócić uwagę i tutaj się zgodzimy, że czasami, że ośmieszamy tę armię, tak w sensie przedstawiamy ją jako, taki, jako taką brygadę nieudaczników, jak trochę jak scega dezerterów, rozumiesz, tak, taka brygada odskrzyczana i to jest to robi nam dobrze, tak? To nam robi dobrze bardziej, tak. Niż, bo Ukraińcy też potrzebują, wiadomo, takich symboli i wszystkiego. To jest oczywiste. Myśmy pamiętam, że przecież wystarczy, no nie ja pamiętam, nie ja pamiętam osobiście, ale czyta się choćby te pamiętniki, czy na przykład prasę, albo z czasów z 1939 roku. No to pamiętamy, że myśmy przez cały wrzesień wygrywali z Niemcem, prawda? Co chwilę wygrywaliśmy i wycofywaliśmy się na z góry upatrzone pozycje, wygrywając, a Niemcy cały czas tylko bestialsko, tak? Tylko że bezprawnie, bestialsko i już tylko na chwileczkę. I cała prasa taka jest pełna tego takich haseł i to jest normalne. Teraz jest, a nie było internetów, pamiętajmy, jeszcze. Teraz to jest też normalne, że tak się mówi. Z jednej strony ku pokrzepieniu serc, ale z drugiej strony też ku naszemu pokrzepieniu, bo to jest też dla całej Europy, dla całego świata, tego nazwijmy go demokratycznego. To my sobie robimy trochę dobrze i w ten sposób, że my się upewniamy w tym, że pomagamy, że to jednak to nasze działanie ma też jakiś sens. Ja mówię teraz nie o pomaganiu w sensie ludziom, tylko o pomaganiu militarnym, że te sankcje, że te wszystkie rzeczy, że te nasze rządy robią dobrze na całym świecie i tak dalej. To po pierwsze. I tego się trzeba, no wiadomo, że armia rosyjska jest zdemoralizowana, jest na pewno nie tak zmotywowana jak armia rosyjska, to nie ulega wątpliwości, jak armia ukraińska, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, tak, że Ukraińcy po prostu walczą u siebie w domu i to jest zupełnie inna sytuacja i to jest ich, co ważne, jest to ich pierwsza wojna, nazwijmy to narodowa, tak, to nie chcę mówić, że tam nie ma innych narodowości, ale wiecie o czym mówię, tak, że to jest pierwsza ich wojna ukraińska, tak, to jest pierwsza ich wojna taka naprawdę, bo nawet to, co się działo w 20 roku, tam po rewolucji i tak dalej, to zawsze tutaj Polacy im robili coś tutaj z tym Petrulą i tak dalej, to wszystko były jakieś protektoraty, jakieś takie klimaty. Teraz oni mają pierwszy raz takie naprawdę swoje państwo, o które walczą i mają, co ważne, już kilka pokoleń ludzi, którzy nie znają sytuacji niemania swojego państwa, bo się tam urodzili się już w Ukrainie. I to bardzo ważne jest. Ale z drugiej strony ta armia rosyjska, trzeba też przyznać, tu właśnie przechodzę do drugiej części, że nawet na tych rozklekotanych czołgach, nawet na tych nie najnowszych, nawet wolniej niż trzeba, to oni jednak jak taki właśnie taki walec, tak idą, no, idą i robią, to też trzeba przyznać. Ja mam nadzieję, że ja chcę się z tobą nie zgodzić, mam nadzieję, że albo Zachód przystąpi do jakiejś tam innego rodzaju akcji, albo Putin ogarnie się, że po prostu zagrożą mu śmiercią, no nie wiem, jakikolwiek sposób powiedzą mu, żeby się wycofał i bardziej na to liczę niż na to, że przegra Ukraina, bo jedną rzecz jeszcze trzeba ważną powiedzieć. Ukraina jest bardzo dużym krajem. To nie jest, nam się wydaje, bo my tak te republiki postradzieckie często traktujemy jak tak właśnie, a tu Czeczenia, a tu Mołdawia, a tu Litwa, Łotwa, Estonia. Nie, nie. Ukraina to jest
kawał ziemi. To jest naprawdę kawał ziemi. To tam nawet nie sposób jest przejść tym czołgiem, przejechać tak po prostu w tydzień. A jeszcze pod ostrzałem to po prostu no, nie ma takiej możliwości, żeby zająć Ukrainę. Ja to mówię do Państwa też tak, żebyśmy też wszyscy inną też mieli perspektywę, że kwestia zajęcia Gruzji nawet, to zupełnie są nieporównywalne sytuacje. No tam co prawda góry są z kolei, tam inne, co innego ich chroni, no ale wiem o co chodzi. Także to dotarcie do Lwowa to nie jest taki po prostu spacerek, że sobie wezmę na taczkę coś tam i przejdę. Tak? To jest coś innego. Natomiast ważne jest, że chciałbym, żeby, bo faktem jest, że ci Ukraińcy walczą dzielnie, to, że ten Kijów nie pada i mało tego, że tam jest sytuacja na tyle dynamiczna, że te miejscowości są nawet odbijane pod Kijowem. To nie jest tak, że to jest w jedną stronę. I oczywiście ja pamiętam, że myśmy też nad Bzurą wygrali w 1939 roku, prawda? Tyle, że no... Oj Piotrze, no nie chcę. Nie, wiesz, ja jestem, ja staram się być również w takim dramatycznym czasie jednak rzetelnym dziennikarzem. No wiem, czasami Piotrze racjonalizm, tak, bo ja też wiesz, no ja jak ty mi to mówisz, to ja wiesz, ja sam siebie trochę tak... rozumiesz, bo mi chodzi też o to, że my Polacy jakby, należy nam się prawda, powiem tak, jako społeczeństwu też. I w momencie, kiedy od TVN-u, po właściwie wszelkie media pokazują to tak, że ta Ukraina w ogóle wygrywa. Zeleński, to ktoś mi zwrócił uwagę. Zeleński. Tak powinno się mówić. Znaczy, tak, żeby też było jasne, bo ci ktoś zwrócił uwagę. Ja Państwu powiem tak. Na całym świecie mówi się nazwiska w miarę tak, jak się w danym kraju to mówi, a nie jak się mówi w kraju gospodarza. Czasami tak jest po prostu. No my też nie mówimy, to tylko o angielskich, tak? Się staramy wszyscy być tacy angielscy. Biden, rozumiesz? Natomiast w innych krajach naprawdę nikt się nie będzie w Ameryce zastanawiał, jak mówić Szumlewicz. Tak, Załański. Nie przez przypadek bez przerwy mówi, że chce rozmawiać z Rosją. Tą Rosją, która morduje mu ludzi, która chce go zabić, już parę zamachów na niego. Bo dlaczego to mówi? Bo on wie, że oni przegrają tą wojnę, ją przegrywają. Jak ja czytałem sondaż, że 60% Polaków i Polek uważa, że Ukraina wygra, a 10%, że Rosja. No nie można, to jest wynik propagandy polskiej, znaczy przekazu polskich mediów, która jest ku pokrzepieniu serc, ale to jest po prostu nieprawda. No to jest machina wojenna Rosji, która się jednak przygotowywała do tego, która ma jeszcze te białoruskie wojska, czeczeńskie i generalnie rzecz biorąc Ukraina się broni w sposób rozpaczliwy. Nawet te instrukcje robienia koktajli Mołotowa to jest przecież powstanie warszawskie. No to jest po prostu powstanie warszawskie. Bezradność, rzucać jakimiś butelkami na czołgi i samoloty, no to są resztki sił. Przecież minęło dopiero 8 dni, natomiast Ukraina już straciła połowę kraju. No nie można sobie robić złudzeń, trzeba nawet planów przyszłości. Ja mówię to jako dziennikarz i jako analityk, nazwijmy to taki. No, Ukraińcy musi Załański jakoś nadzieję u swoich obywateli. Robi to świetnie, podziwiam, jest bardzo w tym dobry rzeczywiście, poza tym, że jest bardzo odważny. Natomiast ja nie widzę możliwości, żeby Ukraina wygrała tą wojnę. Ja widzę ewentualnie możliwość, która jest też straszna swoją drogą, że Rosja podbije Ukrainę, po czym Ukraińcy się będą buntować cały czas. Jeżeli to będzie trwało lata, to będzie scenariusz równie potworny tak naprawdę. Bo to będzie być może nawet taki Afganistan, ale wiemy, co dzisiaj jest w Afganistanie i co się z Afganistanem wydarzyło. Wiemy wszyscy i tu się nie musimy do tego przekonywać, że jeżeli by Rosja zajęła Ukrainę, to tam będzie wojna partyzancka. To w ogóle nie ma... Tak, pewnie tak. Ale żeby była wojna partyzancka, to wtedy będą musieli mieć bazy w krajach NATO, tak? Bo nie można prowadzić wojny partyzanckiej, nie mając baz szkoleniowych i tak dalej poza terenem. Więc to wiadomo. A po drugie... Nie, tu okazji wracają, że nie połowę kraju.
nie połowę kraju, ale przypominam wam, że Rosja nie chce podbijać każdego małego miasteczka, tylko oni na przykład robią rzeczy okrutne, rzeczywiście Rosjanie, ale niestety to realizują. Mianowicie świadomie i celowo odcinają pewne kanały komunikacji, przekazu towarów, głodzą, krótko mówiąc, niektóre miasta, które na przykład Mariupol, no to to już jest miasto praktycznie upadłe w tym momencie. I jak jeszcze będzie tydzień trwało to te bombardowania i blokady miasta, to tam ludzie zaczną umierać wręcz z głodu i z chorób. No i to są przerażające scenariusze, co też tak na marginesie uważam, że to są dramatyczne decyzje. Jakbym był takim prezydentem czy burmistrzem Mariupola, ja nie wiem, co ja bym zrobił. Widzę, że ludzie umierają, co? Walczyć się do końca, poddać się? To jest dylemat na powstanie warszawskie. Natomiast no niestety dysproporcja sił moim zdaniem tu jest niestety podobna. No mówię to z bardzo dużą przykrością, ale moim zdaniem tak jest. No. Ja się niestety po części z tobą zgadzam, nie jestem aż tak pesymistyczny jak ty, ale też z kolei nie jestem tak optymistyczny jak tutaj Mako Shidewil, która pisze: w Powstaniu Warszawskim to powstańcy szli bez broni nierzadko, w Ukrainie jest cała masa broni. Tutaj wymienia również te nazwy tych Stingerów, Javelinów i tak dalej, inne sprzęty. Piotr niesie i defetyzmu. Ale my tutaj nie siejemy, bo my między sobą rozmawiamy, to przecież wszyscy to akurat wiemy, no i wy, i my rozmawiamy racjonalnie, ale z tą bronią to też bym tak nie szalał, bo gdyby było tyle broni, to by nie było tych mołotowów ciągle, ale też druga rzecz, gdyby było tyle broni, to nie pokazywaliby tych żołnierzy, którzy cały pluton na przykład ma jeden karabin, prawda? Jak się nazywa, tej Gwardii Narodowej, tak? Tych wojsk wewnętrznych. Czasami, ale to ja mówię, ja jestem większym optymistą trochę. Ja myślę, że tutaj czas gra na rzecz Ukrainy i również wyczerpywanie się Rosji, ale również polityczne. I ja mówię w tym sensie, że brak ewidentnych sukcesów, bo ewidentnych sukcesów naprawdę nie ma. To tutaj się zgodzę z Państwem, ewidentnych sukcesów nie ma. Nie zdobyli żadnego z celów strategicznych. A to pytanie, czy chcieli? Słucham? Właśnie o to chodzi. Pytanie, czy Rosjanie chcieli zajmować na początku duże miasta? Okej, Kijów jest pewnym symbolem. Ja mówię o strategicznych miejscach. Nie zajęli żadnego. Ale blokują trakty komunikacyjne, blokują trakty przekazu dóbr różnego rodzaju. Po prostu wykańczają te ośrodki. Nawet jak one się bronią, to one się bronią, ale zarazem umierają powoli. No. Ale jednak, wiesz, wojna, pamiętaj Piotrze, że wojna wymaga również efektowności. Wojna wymaga jakiejś, zwłaszcza w czasach informacji wszechobecnej, nie znosi byle jakości wizualnej, w tym sensie powiem takiej, wiesz, efektownej, PR-owskiej, nie znosi tego. Nie ma czasu w czasie dzisiejszych wojen na długie, strategiczne, wiesz, na realizację myśli Cenzu, tak on się nazywał, który tam usiądę na brzegu i będę czekał, aż spłyną. Dzisiaj tego nikt nie, dzisiaj jakby taki Cenzu usiadł, to by go powiedzieli: stary, albo idziesz się napindalać, albo my cię zapindolimy. Nie ma takiej możliwości, żebyś... Ja wiem, tylko że w momencie... A on mówi: no ale ja poczekajcie, ja tutaj odetnę, będziemy odcinali szlaki komunikacyjne, to oni zaraz z głodu umrą. To nie ma takiej możliwości. Teraz napindala i koniec. Więc tutaj nie uwierzę, nie jestem w stanie jakby przyjąć tej myśli, że to jest tak strategiczny pomysł, żeby nie wchodzić do tych miast. Oni za dużo ludzi stracili, Rosjanie, żeby mógł uwierzyć w to, że nie chcieli tych miast zdobyć. Rozumiesz? Być może to nie idzie do końca zgodnie z planem Putina. Być może nie idzie. Natomiast to, że nie idzie zgodnie z planem Putina, nie zmienia faktu, no, że te miasta stopniowo są masakrowane i tu nie ma żadnej mowy o jakiejś kontrofensywie, tylko one po prostu się wykańczają stopniowo. Rosjanie walą tymi bombami tam. Jedna, druga, 150. Teraz umarło trochę ludzi, za tydzień umrze ich razy 10 i jakby scenariusz jest przerażający po prostu. Znaczy, ja uważam, ja myślę, Piotrze, że tutaj zgody między nami nie będzie, ale to tak jak wiesz, my jesteśmy... Ja bym chciał się mylić, żeby było jasne. No więc o to chodzi, że obaj możemy się mylić, rozumiesz, bo my jesteśmy tacy strategzy, że my możemy tylko
tylko wiesz, no, imaginować sobie na podstawie własnych takich przemyśleń. No przecież żaden z nas szkoły wojennej nie kończył, żeby tam analizy przeprowadzać, więc ja też mam, no wiesz, bardziej u mnie to widzę, u mnie jest trochę więcej romantyzmu w tym. Ale wiesz, to jest też jedną nadzieję może wleję, że tak powiem, mianowicie pod hasłem raz się żyje i pewne rzeczy, które są kompletnie nieprawdopodobne, zdarzają się raz na milion razy i akurat w tym wypadku mogą się zdarzyć, no. Na przykład ktoś się wkurzy i na przykład nie zabije się Putina, tylko ktoś zabije Łukaszenkę i tam ktoś przejmie władzę zupełnie innej bajki i zmieni się sytuacja na froncie. To są takie smaczki, wiesz, ale to są takie smaczki, które, na które mało kto zwraca uwagę, a przecież zwróćcie uwagę, że wystarczy na przykład zabić, znaczy, Jezu, co ja gadam w ogóle, to zabrzmiało jak jakiś w ogóle, już mi jest źle, rozumiesz? Jak ja powiedziałem, to wystarczy zabić tego i tego. Gdzie my jesteśmy, Piotrze? Jak Boga, ja pierdzielę, to dramat teraz przeżyłem swój mały dramat, ale bo nie chciałem powiedzieć tyle, no chciałem, no bo już nie mówmy, nie będę teraz mawiał, że się tylko przejęzyczyłem, no to nawet przemyślałem, bo w sensie, że myśl mi tak poszła, ale faktem jest, że wystarczyłaby, nazwijmy to eufemistycznie, nagła zmiana władzy i reorientacja w Białorusi i w tej Czeczenii, gdzie nie chodzi mi o to, że Czeczeni są po stronie rosyjskiej, bo nie są, większość tylko są po stronie Ukraińców, ale ten Kadyrow tamtejszy i tak dalej. I zwróćcie uwagę, jakby nagle Czeczeńcy ruszyli, bo Czeczeńcy tylko czekają i oni by naprawdę, podejrzewam, że gdyby tamten but zdjąć stamtąd, to by wyczuli znowu swoją okazję, swoją szansę, bo teraz wojska są naprawdę zaangażowane w kierunku ukraińskim. I zobaczcie, faktycznie Piotrek tutaj tak mimochodem tak tylko tak to powiedział o tej Białorusi, a to jest naprawdę, jakby teraz na przykład, wyobraźcie sobie, że obalają jednak siłą tego idiotę, kołchoźnika z zaczeską i przyjeżdża tam pani, przepraszam, zapomniałem nazwiska, pani, jak ona, przepraszam, pani prezydent Białorusi się nazywa. Ta Cichanouska? Cichanouska, przyjeżdża tam pani Cichanouska ze swoją świtą, no trudno sobie wyobrazić, żeby jej pierwszym rozkazem nie było wycofanie wojsk białoruskich z terenu Ukrainy i zablokowanie wojsk tych rosyjskich, które tam są, prawda? Żeby coś takiego było, to przecież by się tam nie udało inaczej. Natomiast faktycznie, mówisz, Piotrze, tego się nie bierze pod uwagę, prawda? Tam się ludzie się zastanawiają, co Zełenski zrobi, czy co zrobi Putin, czy co zrobi Biden, a tutaj jest taki koleś, który się potknie, spadnie ze schodów i nagle się sytuacja zmienia. Niby kacyk, który tam nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, on się nagle potyka, przewraca i nagle, wiesz, no prawdopodobnie, to znaczy my wiemy oczywiście tak, że władzę by tam przejął Putin po prostu tego samego dnia, jakby się, ten by leciał ze schodów jeszcze, prawda, jakby już Putin był tam, on tylko zresztą dlatego nie leży pod schodami, że Putin tak sobie chce. To co, zaśpiewamy, bo jest 10 po 10, zaśpiewamy, a jak mi Filip puścisz piosenkę o miłości boskiej jakiejś, to ja tam jednak przez ten, wiesz, że technologia już na to pozwala, jak wsadzę łapę przez kamerę, jak potrząsnę, normalnie pasa zdejmę i przyleję przez kolano. Nie wolno żadnych takich cudaków, a Waldkowi gratulujemy, jego Pogoń Szczecin wygrywa 3-0 z Radomiakiem. Kiedyś to by było z Radomiakiem, to jakaś tamten, ale a dzisiaj Radomiak rad. No to śpiewamy. Jedziemy. We'll be right back.
confuse me. I can't give up. Przypominam, że panie Aleksandrze Kudrymski, dziękujemy dzisiaj za wsparcie i mam nadzieję, jeszcze raz podkreślam, że mam nadzieję, że nie jest zła, że akurat na nasz program wypadła jej ten patronat. Tutaj siedzi Piotrek Szumlewicz, lewa twarz Resetu Obywatelskiego. W co środę znajdziecie tego to nieprzystojnego, ale wysokiego za to mężczyznę w audycji, w programie Czas na Związki. Jest też Piotr, jest przewodniczącym Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. I
Mam jedną tylko mam uwagę. Wojtko nie pije wina, bo Wojtko nie pije alkoholu, więc nie. I Wojtko jest, rozumiem, z gorszy, bo pali fajkę w czasie audycji, a nie załatwił w tym czasie 6 domów dla uchodźców. Każdy niech robi to, co może i kto się chce, to się chwali. Ale może od tych uchodźców warto zacząć, bo dzisiaj mówię rzeczy ponure i niepopularne. Po pierwsze, znaczy ja cieszę się, że duża część społeczeństwa jakoś pomaga uchodźcom. No dlatego, co było parę miesięcy temu, to bardzo optymistyczna, a dlatego, co było parę lat temu, kiedy była fala rasizmu totalnego, to bardzo dobra zmiana. Dlaczego parę lat temu? Parę tygodni. Nie, bo kiedy PiS... Nie, to cały czas to de facto jest, ale wtedy, kiedy byli uchodźcy z Syrii, to wtedy rzeczywiście PiS na tym wygrywał i niestety większość społeczeństwa popierała PiS w tej rasistowskiej polityce. I jeszcze niedawno, jak chodzi o granice z Białorusią, również takie rasistowskie klimaty były bardzo mocne, więc cieszę się, że duża część społeczeństwa teraz przynajmniej mówi, że powinniśmy przyjmować uchodźców i że rzeczywiście jest dosyć duża fala pomocy ze strony społeczeństwa, a nie rządu, bo rząd akurat to nic praktycznie nie robi i administracja rządowa, czyli wojewoda. Podkreślmy to wężykiem. Rząd poza przypinaniem sobie wzajemnie orderów i robieniem zdjęć na granicy albo przy jakichś pociągach, czy przy jakichś tam sytuacjach, jak że paprykarz przenosi, to nic nie robi w tym sensie. To, że dokumenty przepisali na ukraiński język, część, albo że udostępnili procedury medyczne i pozwolenia na pracę szybciej, to jest po prostu, no to był wymóg chwili i naprawdę na tym nic nie stracą. Unia Europejska już powiedziała, że pokryje te koszty, więc to nie jest jakieś wyrzeczenie. Tak, natomiast dlaczego powiedziałem, że będę pesymistą? Bo tak, mamy dzisiaj, i jak chodzi o media, jak chodzi o rząd, mamy ustawę o obronie kraju tak zwaną, którą chyba poprze 460 posłów albo 456. Ja od razu mówię, że ja bym prawie na pewno głosował przeciw. Jarosław Kaczyński ogłosił, że podnosi wydatki na zbrojenia do 3% PKB, teraz mamy 2,3, a 0,7 to jest jakieś 16 miliardów złotych, czyli bardzo dużo. Właściwie Tusk mnie też szokował, właściwie Tusk z Morawieckim mogliby się dzisiaj zamienić miejscami, bo mówią dokładnie to samo. Tusk powiedział, że on poprze tą ustawę, chociaż nie do końca ją zna i właściwie ona chyba nie jest dobra, ale każdy musi ją poprzeć. Mniej więcej w tym duchu to zabrzmiało i chyba to tak wszyscy poprą. Ja uważam, że niezależnie od tego, jakie są nawet plany Putina, to Polska w ciągu 4 miesięcy czy pół roku wojska nie odbuduje, a na pewno nie Abramsami, o których mówiliśmy, że w ogóle nie są dostosowane do polskich dróg, więc one byłyby raczej muzealnym elementem, a ma ten muzealny element kosztować 20 parę miliardów złotych, więc jest to zupełnie bez sensu. Natomiast znacznie poważniejszą sprawą, i dlatego mówię o tym w kontekście uchodźców, znacznie poważniejszą sprawą, która jest pewna, bo uważam, że Putin Polski nie zaatakuje, ani nie ma, znaczy to musiałby być naprawdę jakimś mega szaleńcem, żeby miał Polskę atakować, bo nie ma ani wojska, jakby miał zaatakować to bombą i tutaj czołgi żadne na bombę atomową nic się nam nie zdadzą. Więc uważam, że zbrojenia na przyszły rok są bez sensu, ewentualnie można zmienić strukturę armii na lata, nie wiem, 5 lat, 6 lat, a Kaczyński chce podnieść wydatki w ciągu kilku miesięcy o wiele miliardów złotych, a tymczasem ceny rosną skokowo i będą radykalnie rosły, bo już benzyna wzrosła ponad 6 zł i będą bardzo rosły. Pogarsza się sytuacja na rynku pracy, złoty tonie. W budżetówce podwyżki są tak małe, że planują prawdopodobnie obniżki realnych płac będą rzędu 10%, bo już jest 5%, więc sytuacja jest coraz gorsza. Planu przyjęcia uchodźców przez państwo w zasadzie nie ma w ogóle, nic nie robi państwo, tak jak sobie powiedzieliśmy. Społeczeństwo robi i mówię to ze smutkiem, ale moim zdaniem entuzjazm społeczeństwa się skończy za miesiąc mniej więcej, czy 3 tygodnie, dokładnie tak jak było z koronawirusem. Najpierw moralne oburzenie, że się Janda zaszczepiła i to przecież jest, i mamy 3. miejsce w Europie, jak chodzi o poziom szczepień, a dzisiaj mamy 23. miejsce, o koronawirusie już nikt nie mówi, podobnie było z różnymi obostrzeniami. Najpierw nawet lasy zamknęli, a teraz to już w ogóle nikt o maseczkach nawet nie myśli i mamy najwięcej wymiarowych zgonów w Unii Europejskiej. I moim zdaniem niestety tak będzie z tą pomocą uchodźcom. Już niestety słyszę i to nie tylko w środowiskach nacjonalistycznych, ale na różnych forach, również środowisk powiedzmy jakoś tam progresywnych,
że dlaczego właściwie mamy tym Ukraińcom tam, nie wiem, coś tam płacić 500+, dlaczego oni mają do żłobków trafiać, jak my musimy czekać. I moim zdaniem, jeżeli polskie państwo naprawdę nie będzie prowadzić bardzo odpowiedzialnej, szerokiej polityki, egalitarnej, otwartej, socjalnej, zwiększającej wydatki na opiekę, ochronę zdrowia, edukację, to może być bardzo źle. Może być bardzo źle. Będziemy mieli czołgi i będziemy mieli konflikty rozkrzyczanych narodowców i ziobrystów. Nastroje antyunijne się znowu pojawią. Być może Putin będzie w tym zresztą maczał palce. I generalnie może być słabo. Znaczy już jest bardzo źle, a może być bardzo źle, bo jeżeli będzie przekierowanie wydatków na zbrojenia i nie będzie wsparcia dla pracowników szeroko rozumianych, dla szkolnictwa, dla ochrony zdrowia, to bardzo się boję. Naprawdę bardzo się boję i bardzo się boję też ruchów antyukraińskich, bo niestety ten rasizm antyukraiński też w Polsce jest i on był. I on na razie jeszcze się tak nie wykluwa, bo nie wypada, aczkolwiek przemyślił już tam jakieś, trudno powiedzieć, część była stymulowana być może przez jakichś putinistów, ale też jacyś narodowcy tam jednak przyjechali. Już czytam na różnych forach typu pana Brauna i innych, nie chcę tu przeklinać, bardzo złych ludzi, którzy szczują przeciwko uchodźcom. I jeżeli rzeczywiście nie będzie całościowej, odpowiedzialnej polityki państwa socjalnej, to bardzo ciężko będzie. Ja uważam, że jeśli skończyłeś, to ja uważam, że naturalną koleją rzeczy i to nawet bez takiego podpuszczania jest odwrócenie się społeczeństwa w pewnym momencie od jakiejś tam fali uchodźców czy imigrantów i tak dalej. Ona jest naturalna, tak? To myśmy tego doświadczyli również Polacy i to nawet w momencie myśmy tego doświadczyli w takiej chwili, kiedy po II wojnie światowej, prawda, kiedy na przykład na Wyspach Brytyjskich, kiedy Polacy nie byli imigrantami jako takimi, Polacy ginęli w tamtejszej armii, a mimo to w pewnym momencie, jak chodziło o miejsca pracy i tak dalej, to się okazało, że dlaczego oni tu w ogóle są, niech jadą do siebie. To po prostu to taka jest kolej rzeczy, a my mamy gorzej, bo mamy rząd taki, jaki mamy, który przez ostatnich 7 lat, a właściwie jeszcze pod rządami Tuska i pani Kopacz, już wtedy budził te demony jako opozycja, budzili te koszmarne demony i to, co myśmy już uważali, że częściowo mamy za sobą, że jakby Unia Europejska, to otwarcie, to prawo, które też za tym stało i tak dalej, że ono nam daje już jakieś poczucie bezpieczeństwa, że już nie wypada być po prostu kretynem takim skończonym. Można narzekać w domu, bo to wszystkie społeczeństwa narzekają czasami, że kurczę, obcy przyjechali, mamy gorzej, ale że już nie wypada tak po prostu z tym się obnosić, prawda? I to tak gasło troszeczkę. I jeszcze pewnie w takim tempie, bo Tusk za mało z tym robił, Polska za mało była taka progresywna w tym wszystkim i za mało wspierała taką właśnie otwartość i tego mamy skutki teraz. Więc z tego punktu widzenia można to powiedzieć, wina Tuska trochę, bo jednak odkładał dużo reform, zwłaszcza społecznych, takich i otwarciowych, czego teraz potem, dlatego właśnie potem PiS mógł to wszystko wygrzebać, bo to było bardzo płytko, pod skorupką, pod skórką bardzo cienką i tą folijkę można było bardzo łatwo zerwać i wyskoczyły te demony niestety i one zaraz będą szalały oczywiście. Ja powtarzam taką tezę, że szybko uczmy się kochać szybko Ukraińców, tak, bo za chwilę będą źli, bo za chwilę się zacznie, jak u nas się, wiecie, teraz jest bezrobocie 5,5, prawda, to takie oficjalne, ja mówię o tym oficjalnym, nie wiem jakie jest naprawdę, ale
5,5, jak nagle w wyniku tego kryzysu gospodarczego kolejnych udanych tarcz i innych różnych działań, ładów i nieładów, dojdzie do 7 na przykład, chociaż też będzie niski, ale 7 już, to będzie oznaczało, że znowu iluś tam Polaków jest bez pracy. Ja nie mówię o tym, że oni są bez winy, tak, bo jak wczoraj przeczytałem taką fajny wpis, który bardzo mi się spodobał, który mówi o tym, właśnie był adresowany do tych ludzi, którzy tak stoją już dzisiaj, tak, trzeci dzień wojny, znaczy w trzeciego dnia wojny, już jak tam ci Ukraińcy zaczęli przejść i zaczęli właśnie, wiesz, te trollerskie konta proputinowców i różnych innych foliarzy oszołomów, zaczęli pisać, że nam właśnie miejsca pracy, wiesz, miejsca w tojtojach nam zajmą, rozumiesz, wszędzie miejsca parkingowe nam zajmą, wszystko nam zajmą, zaczęli krzyczeć. To ja przeczytałem taki właśnie coś, jeżeli, mówię tak, stary, jeżeli człowiek, który ucieka tutaj w panice, nie wziął ze sobą nic, nie zna języka, nie ma przygotowania zawodowego do tego zawodu, który tu ma i tak dalej, jest w stanie załatwić, zabrać ci miejsce pracy, to znaczy, że z ciebie dupa nie pracownik, po prostu. I coś w tym jest, wiesz, no ludzie się boją. Oczywiście boją się też tego, że w Polsce nie ma prawa pracowniczego, w związku z czym nie ma tych związków zawodowych i tak dalej. Ja pamiętam, jak moi znajomi byli imigrantami, jechali do Niemiec, to bardzo często tam w Niemczech, jak oni dostawali, bo wtedy łatwo było tam dostać w tych latach, ja mówię o latach 80., potem 90., ta druga fala, w tych latach 80. było bardzo łatwo dostać zgodę na pracę i tak dalej. To było od razu, prawie z marszu. To związki zawodowe od razu, tych, którzy tam uczciwie chcieli pracować, od razu brali do związków i pilnowali, żeby ci ludzie nie pracowali, wiesz, za mniejsze pieniądze, więcej czasu i tak dalej. Oczywiście nie tylko tacy byli, bo byli też inni, ale to było dosyć popularne. U nas nie ma takiego czegoś, prawda? W związku z czym na pewno ja już ostrzegałem też Państwa i też będziemy musieli zwracać uwagę na to i przyglądać się na te, szukać obozów pracy w Polsce, bo na pewno się pojawią, bo skoro teraz są w takim momencie, kiedy nie ma bezrobocia i tak dalej, kiedy mamy jako takie tam spokój, że tak powiem, społeczny, to zobaczycie, że na pewno się dowiemy znowu o farmach, czy jak to się tam nazywa, tych pieczarek, kurczaków, gdzie ludzie pozamykani w piwnicach będą pracowali niestety. No to się zdarzy, trzeba będzie to robić, ale to będzie margines, natomiast faktycznie obudzą się demony, znowu się obudzą demony, znowu się okaże, że ustawienia fabryczne wróciły, rozumiesz, i będzie ten dramat i ciekawe, co wtedy zrobi tak naprawdę rząd z tym, bo to będzie test częściowo dla ich szczerości, a ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten rząd robi wszystko nieszczerze. W związku z czym, jak będzie trzeba kogoś bronić, czy przed nami, to on tego nie zrobi. Wszystko przelicza teraz tylko na pieniądze, które ewentualnie ma dostać się z Unii. I radość jest wielka, że z nami rozmawiają. Ja w przemówieniu przecież Andrzeja było tylko o tym, z kim on rozmawia i kto go przyjmuje. Dzisiaj czytam Morawieckiego, no to Morawiecki co mówi? Przyjmuje, że rozmawiałem dzisiaj ze wszystkimi szefami rządów w Europie. No i to jest takie pindolenie i oni tylko tym się karmią, próbują się legitymizować tym całym kontaktem. Minister Wójcik, on się chyba nazywa, taki tam od Ziobry, taki pochlast, pisze skandaliczne sytuacje, mówi, że tu jest wojna w Ukrainie, a
Tymczasem w Parlamencie Europejskim, czy tam w Komisji Europejska o praworządności w Polsce mówi. Skandal w ogóle i tam powiedzieć, że to skandal, to nic nie powiedzieć. No to mu napisałem, mu trzeba było lepiej już milczeć, bo jeżeli myślicie, że schowacie się za tą wojną po prostu ze swoimi kłamstwami i tak dalej, to się mylicie. Mam nadzieję, że się mylą, bo ja już widzę na świecie właśnie poklepywania naszego premiera, prawda, że a jednak już się takie, że co prawda ten Kaczyński to taki Hitler, ale mniejszy niż Putler, a Putler mniejszy niż Hitler, a Hitler mniejszy niż Stalin i tak i takie pindolenie, że a może jednak z nimi pogadać. Już trzeba będzie pieniądze dać, no bo jednak są przecież liderem. A ja powtarzam jeszcze raz, a kto ma być liderem? Największy sąsiad Ukrainy, największy i jedyny z potencjałem jakimkolwiek gospodarczym. No bo co, Węgry miały być tym liderem, Rumunia przy całym sympatii dla Rumunii, Bułgaria. Kto miał być, Słowacja, no kto miał być liderem, żeby z jego terytorium wysyłać tym hubem takim przesyłowym dla tych wszystkich rzeczy. No kto miałby być? Ale nawet ta Słowacja daje swoim obywatelom, którzy pomagają Ukraińcom, po 200 euro wsparcia, żeby było na przykład choćby na paliwo, żeby przewozić ich, rozumiesz? A u nas nic nie ma, nic, żadnej pomocy tutaj państwo nie oferuje ludziom. Niektórzy narzekają, że jestem dzisiaj taki pesymistyczny, więc może spróbuję być nie tyle bardziej optymistyczny, co jakąś alternatywę kreślić, bo ja jestem rzeczywiście zszokowany tym, że właściwie cała scena polityczna mówi w Polsce jednym głosem i to jest moim zdaniem głupi głos, o czym powiedziałem. To znaczy, że właśnie kluczowe dzisiaj to jest tam wydawać 500 petryliardów na zbrojenia i resztę sobie odpuścić czasowo. To jest właśnie moim zdaniem droga do katastrofy społecznej, konfliktów, wewnętrznych antagonizmów, nienawiści, wzrostu poparcia dla jakichś eurosceptyków i jakichś świrów typu pan Braun. Więc moim zdaniem właśnie to jest zadanie dla opozycji, która na razie niestety nie korzysta z okazji, podobnie jak było z epidemią koronawirusa. Moim zdaniem właśnie potrzebne są całościowe rozwiązania idące w odwrotnym kierunku niż to, co rząd proponuje. I na przykład jak chodzi o kwestie związane z prawami pracowników ukraińskich, to my jako związek, nie będę dzisiaj dużo o tym mówił, mam też swój program w środę, ale generalnie ja zawsze broniłem godnej pracy dla pracowników z innych krajów niż Polska, z Ukrainy, tam Białorusi również są w Polsce, Wietnamczyków i tak dalej. Z tego chociażby względu, że właśnie wtedy ludzie się wkurzają i nacjonaliści mają większe poparcie, jak migranci zaniżają standardy rynku pracy, bo wtedy ludzie są wkurzeni, tak? W związku z tym równość ostatecznie opłaca się wszystkim. I w Niemczech na przykład, kiedy właśnie te polskie opiekunki, nawet które no właśnie znam, bo mam tam związek, zarabiają o 40% mniej niż niemieckie opiekunki, to część Niemców mówi, cholera, przyjeżdżają ci Polacy, zaniżają nam standardy rynku pracy i zabierają naszym, spadajcie stąd. W związku z tym wydaje mi się, że równość też się będzie opłacała Polakom, to jest jedna uwaga, a druga uwaga to jest bardzo... Ja się boję tego rządu, jego głupoty, nawet nie ksenofobii w tym wypadku, ale też głupoty po prostu. Dlatego, że sprawa zrobi się po prostu skomplikowana, a te matoły, co widać po Polskim Ładzie, nic nie potrafią zrobić mądrze. Nawet jak jakieś intencje, część ekonomistów się z nimi zgadza, to są za głupi po prostu, żeby dobrze zrobić system podatkowy. W Polsce będą skokowe zmiany na rynku pracy. Tu ktoś zauważył na naszym forum, że właśnie bezrobocie może spaść w pewnym sensie, ponieważ rzeczywiście wielu mężczyzn, Ukraińców pojechało na wojnę. I rzeczywiście jest tak, że nawet część na budowie na przykład pojawiły się wakaty na jakichś tam różnych męskich zawodach, część taksówkarzy przestało, więc tutaj jakiś iberowców, że tak powiem. I tych rzeczywiście Ukraińców, duża część pojechała na Ukrainę, zwolniły się miejsca pracy, natomiast przyjeżdżają głównie kobiety z dziećmi. W związku z tym na przykład wyzwaniem dla polskiego państwa potężnym, strategicznym jest to, żeby te kobiety mogły wejść na rynek pracy. Kiedy one będą mogły wejść na rynek pracy? Poza wielką pomocą psychologiczną, przynajmniej w pierwszych tygodniach, bo one mają traumę niekiedy, to jest opieka nad dziećmi tych kobiet, bo one jak nie będzie opieki, to one nie będą mogły pracować. Infrastruktura społeczna tak zwana. Dokładnie, więc trzeba stworzyć infrastrukturę i trzeba stworzyć potężną infrastrukturę, zapewniając zarazem, żeby Polacy nie byli sfrustrowani. Czyli na przykład tak to połączyć, żeby na przykład tymi dziećmi ukraińskimi na przykład również zajęły się Polki i miały na przykład dobrze wynagradzane z tego
właśnie w ten sposób były dobrze wynagradzane. Przede wszystkim, żeby to nie odbyło się kosztem polskich dzieci, w tak, tym sensie, że tak. Nagle Polki muszą zostać w domach, w sensie z dziećmi i tak dalej. Jedną rzecz, Piotrze, muszę powiedzieć, przepraszam, bo państwo mnie tutaj, i Wojtek, i Waldek zwrócili uwagę i bardzo się z tego cieszę, w tym sensie, że po prostu rząd robi to, co do niego należy. W Polsce też będzie wypłacone 40 zł za dzień za przyjęcie uchodźcy. Jak rozumiem, za każdego, za osobę, tak, Waldek tu dokumentuje. Także lepiej późno niż wcale i bardzo dobrze tak powinno być wypłacane. Nie wiem, czy 40 to jest wystarczająco, tylko ale wiesz, tak, bardzo się z tego cieszę, wyraźnie powiem. Bardzo ja też, tylko tu właśnie chciałem powiedzieć, że diabeł tkwi w szczegółach właśnie tego typu rozwiązań, bo to jest oczywiście prosta droga do nadużyć, bo te 40 zł, z tego co ja czytałem pana premiera, to on tak sobie rzucił na razie pomysł i tam on napisał, że to będzie na przykład wyżywienie i zamieszkanie. No czyli krótko mówiąc co, bo to nie jest takie proste. Zacznie się od razu kombinować ktoś, o przyjmę sobie Ukrainkę z piątką dzieci, ona będzie u mnie mieszkać, czyli 6 razy 40 zł dziennie, to ja nawet się obłowię, będę miał 9 tysięcy miesięcznie. Przy okazji uzależnię tą Ukrainkę, że ona będzie dla mnie zdana i pojawią się różne formy niewolnictwa, więc ja tu widzę, że to musi być naprawdę dobrze przygotowane, weryfikowane, kontrolowane, nadzorowane przez państwo. Bo wiesz, Piotrze, nie przez państwo, tylko przez nas, bo państwo samo siebie nie będzie kontrolowało. Okej, ale państwo też, bo wiesz, bo o co chodzi z PiS-em? Z PiS-em jest ten problem, że oni poza rozdawaniem pieniędzy nic nie umieją. Ale stąd nie wiem, ja właśnie do tego piję, że tak powiem, że trzeba patrzeć im po prostu na ręce, ale też żeby nie zabrzmiało tak, że źle, że to robią, bo dobrze, że to robią, tylko teraz trzeba, bo wiesz Piotrze, to, że ktoś kradnie, to tak samo 500+, można nie dawać 500+, ponieważ jest jakaś część, która to przepija, prawda? To lepiej trzeba pilnować, żeby nie przepijali, a nie żeby nie, wszystkim wiem, zabrać. Bo nie da się wszystkich sprawdzić i wydaje mi się, że lepszą rzeczą i również lepszą rzeczą odnośnie pracownic ukraińskich, uchodźczyń ukraińskich, jest to, żeby zapewnić opiekę im, ich dzieciom instytucjonalną, pracę i pracę właśnie Ukrainkom, tudzież najlepiej jakaś forma zamieszkania. Natomiast ja się boję Piotrze, czegoś takiego. Ale to wiemy, tylko to jest Poczekaj. To później, bo tu chodzi o to, że dzisiaj one nie przyjadą po prostu i nie pójdą do pracy. No Piotrze, ja nawet jakby to było idealne państwo, a wiemy, że daleko mu jest do tego, to nie będzie tak, że od razu przyjadą i wejdą na rynek pracy. Tu chodzi o ten moment, który dzisiaj jest, tak, że trzeba ich rozlokować, trzeba ich po prostu nakarmić ciepłą zupą i trzeba dać tym dzieciom, nie, przede wszystkim i kobietom, ja się zgadzam, poczucie, że są bezpieczne dzieciom, ja przede wszystkim. Ja się z tobą zgadzam, tylko właśnie o to mi chodzi, że na przykład jak chodzi o ofiary wojny, a w tym wypadku będzie bardzo dużo ofiar wojny, którzy uciekli z terenów objętych wojną, bardzo potrzebna jest opieka psychologiczna, bo są często ludzie straumatyzowani. Ja się boję tego, że PiS powie, dobra, my tam tego nie znamy się na tym specjalnie, właśnie nie nasz biznes, to macie tutaj polskie rodziny, kolejne 500+ i wy zajmijcie się tymi Ukraińcami. A nie, co wy tam tutaj to prędzej rozdadzą fundacjom swoim, prędzej swoim fundacjom rozdadzą te pieniądze, ale najpierw skupmy się na tym, żeby ci ludzie mieli, bo najlepszym psychologiem w tej sytuacji to jest ciepło i rodzinna atmosfera, w sensie, że nawet jak przyjadą gdzieś do jakiejś rodziny i będą mieli z kim usiąść przy wspólnym stole, pogadać, wspólnie obejrzeć, wiesz, telewizję i pobawić się z innym dzieckiem. To jest najlepsze psychologiczne, to ci mówię jako pan od psychologii, to jest na początek najlepsze, najbezpieczniejsze, żeby ja wiem, te dzieci... Ja pamiętaj, że też jest ważne z psychologicznego punktu widzenia. Oczywiście dzieci będą miały ten problem i tak dalej, przeszły te trasy, ale jedno co jest ważne, to do Państwa też mówię, że to nie jest, że te dzieci nie były długotrwałej traumie, to nie jest kwestia powstania warszawskiego, także po 30 dniach niewychodzenia z piwnicy i tak dalej. Całe szczęście, zresztą ja to mówię jako dobrze, te dzieci w miarę szybko mogą wejść w normalne funkcjonowanie. One zawsze już będą miały gdzieś tam na dnie oka łzę, zawsze będą miały i to jest coś strasznego. Żadne dziecko nie powinno
żaden człowiek nie powinien w dorosłość wchodzić z takim bagażem. No, nie powinno być w ogóle czegoś takiego. Natomiast no, te dzieci będą w miarę będzie można, będą mogły wrócić do życia w miarę szybko, ale i mówię, tutaj to dobrze, bardzo dobrze, że te 40 zł na osobę jest, bo nawet jeśli ktoś będzie to robił z pobudek merkantylnych, takich dla pieniędzy, to ważne, żeby ten ktoś miał gdzie tę zupę zjeść, ale co ważne, musimy kontrolować, naprawdę, tu będzie wielka rola MOPS-ów, czyli Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, które będą musiały, które mają w obowiązkach między innymi właśnie odwiedzanie takich różnych miejsc i pilnowanie pewnych procedur. I tych ludzi jest oczywiście za mało. Ci ludzie zarabiają minimalną krajową. Ci ludzie po prostu, a często bazuje się na tym, to są takie zawody, zobaczcie zresztą, to jest taka śmieszność, zresztą nie tylko w Polsce to się dzieje, jak społeczeństwa są zbudowane często, że tylko społeczeństwa bardzo wyrobione, w których władzę przejął ktoś, kto, czy samo społeczeństwo w pewnym momencie zabezpieczyło sobie tak jakąś mądrością, że rządzi nimi, że jakby są pewne procedury przyjęte, bo zwróćcie uwagę, że na świecie zwykle najmniej opłacane są te tak zwane zawody, które my nazywamy misją. Tam, gdzie ludzie, na przykład tak jak właśnie pracownikami społecznymi, są ludzie, którzy robią to, akurat tu mam blisko, bo moja siostra była po prostu przez całe życie prawie pracownikiem społecznym, socjalnym i wiem, jak bardzo i samokształciła się i w ogóle wszystko, rozumiesz, tworzyła różne rzeczy, a wiem, ile zarabiała i że naprawdę to był, wiesz, normalnie to by człowiek powiedział, to hobby jest, a nie praca, ale bazują na tym, że to są tacy ludzie właśnie, którzy kurde pożyczą gdzieś tam, ale będą robili swoje i jeszcze z tych małych swoich pieniędzy wesprą te rodzinę. To samo dotyczy pielęgniarek, jest nauczycieli, to są takie zawody, gdzie część z nich i tak będzie tymi nauczycielami, pielęgniarkami, i tak będzie. Ja znam, do mnie do związku należy trochę pracowników socjalnych, to niekiedy zarabiają mniej więcej tyle, co ich że tak powiem, pacjenci. Czy jak klienci, osoby, którymi się zajmują. Podopieczni, to się tak mówi. Podopieczni, tak. Co ich podopieczni, nawet czasem ci podopieczni lepiej są sytuowani, no mają też inne problemy. Natomiast ja się właśnie tego boję, wiesz, dlatego, że ja już dzisiaj nawet widziałem kilka takich przypadków, że ludzie zadeklarowali gdzieś tam, że właśnie zapraszają uchodźców do siebie, nie wiem, dwie osoby, trzy, cztery i kilka zdań później już, czy kilka dni później piszą, że w sumie zapraszają na tydzień, dwa, nie? No i teraz pytanie, co się stanie za dwa tygodnie? Co, będzie eksmisja? Staną się nieprzyjemni dla tych ludzi? Ja się boję takich sytuacji. Ja dlatego czasem aż za bardzo pewnie, tu się pewnie trochę różnimy, bo jestem państwowcem bardzo mocno. Jednak uważam, że tutaj administracja samorządowa i centralna naprawdę powinna mieć potężną rolę, a zarządów PiS-u jeszcze rola tych MOPS-ów, o których wspomniałeś, znacznie spadła, bo MOPS jest takie zło konieczne dla PiS-u, że pamiętajmy, rodzina jest święta, więc te MOPS-y nie powinny się nigdzie wtrącać, bo jak coś się dzieje złego, to rodzina sobie sama poradzi, bo to jest święto. No tak, nie jest do końca, ale... Nie, ja wiem, ale pamiętasz, nawet była ta propozycja konstytucji pisowskiej, gdzie właściwie jednostka została przez rodzinę zastąpiona, wiadomo, rodzinę patriarchalną. Ja się po prostu tego boję, że część osób przyjmie nawet do swoich domów rodziny ukraińskie, czy właśnie matki z dziećmi i w pewnym momencie zacznie się odwrót, zacznie się niechęć, nie będzie nadzoru, bo PiS nie potrafi nadzorować i będzie się dużo, banalnie mówiąc, zła działo w Polsce. Przemocy, krzywdy, niewolnictwa na rynku pracy, które tutaj przypominam, w 2015 roku skokowy wzrost niewolnictwa na polskim rynku pracy. Wtedy właśnie była fala migrantów z Ukrainy po tym konflikcie, po Majdanie. I ja się boję trochę powtórki, że naprawdę tu jest potężna rola państwa do odegrania, samorządu i państwa, no ale głównie państwa, bo ono jednak dystrybuuje środki. I ja się boję, że PiS, no wiemy, jaki jest PiS. PiS jest fatalny, po prostu nie umie zarządzać, pomijając to, że jest ksenofobiczny, ale w tym wypadku nie umie zarządzać pieniędzmi. Ja się boję, że nie powstaną profesjonalne instytucje, które tu będą po prostu mega potrzebne, na każdym szczeblu dokładnie. I no boję się, szczerze powiedziawszy, tego, jak tak patrzę, co już się teraz zaczyna powoli dziać.
A ja jestem tam pod tym względem dobrej myśli, ja nie możemy. Ja zawsze mi się wydaje, że nie możemy prawa jakiegoś, czy nie możemy jakichś przywilejów, czy jakichś takich właśnie pomocowych ograniczać pod kątem tego, że jest jakaś patologia, nie? Bo patologia jest. Mamy służby, które są od tego, żeby się zajmować patologią, a my róbmy to, co jest potrzebne w tym momencie. Jeżeli jest potrzebne w tym momencie, a jest potrzebne moim zdaniem wspieranie takich inicjatyw, choćby właśnie tymi 40 zł za osobę, czy tam deputatem do paliwa i tak dalej, no różne tam rzeczy, to trzeba to robić. A od tego jest milicja, czy inne sytuacje, są od tego, żeby znaleźć pośród tych wszystkich idiotów, otworzyć, jakby wiesz, no kordon taki, rozumiesz. Ale poczekaj chwilę, bo pozwól, że ci przerwę, bo może się trochę źle zrozumieliśmy. Nie chodziło o to, że źle, że jest dawać pieniądze, ale zwróć uwagę, bo to jest trochę tak jak z 500+. Mamy ludzi takich jak my, dorośli ludzie z dziećmi albo bez dzieci. I w tym momencie słyszę, że pieniądze mają dostawać nie ci ludzie, tylko co, ich opiekunowie? Czyli Polak będzie się opiekował Ukrainką, to chyba ona powinna dostawać te pieniądze, czy on. A nie, że co, Polak dostanie 1200 zł i będzie na łasce, nie łasce Ukrainką, która, słuchaj, kup mi pomidory, słuchaj, a on nie, kupię ci ogórki. No już sama ta logika sprawia, że tych Ukraińców... Piotrze, poczekaj. Trzeba to jakoś... Bo jeżeli jakoś ty trzeba. Ale właśnie o to mi chodzi, to bardzo mądrze przygotować. Ale jeżeli... Piotrze, ale teraz sobie wyobraź drugą, to będzie takie rozmawianie, wiesz, trochę dziwne, bo z drugiej strony sobie wyobraź taką oczywiście rozmowę. Ja w ogóle, żeby było jasne, ja tak nie myślę, ale wyobraźcie sobie w drugą bańkę, że co, że rząd będzie przekaże panu Ukraińcowi, na przykład, czy uchodźcy jakiemuś 1200 i ten Polak będzie musiał z kolei prosić od tego kogoś, no weź mi daj, bo ja bym chciał ci barszcz ugotować, ale nie mam z czego. A to mówię, ja tu pierdol się, ugotuj. Wiesz, to jest takie mówienie, nie możemy myśleć, ale poczekaj Piotrze, ja teraz dokończę. Nie możemy myśleć o tym, kiedy robimy takie prawo, kiedy dajemy coś takiego, nie możemy od razu zakładać, że ktoś jest zły i że wiesz, że patologię. Pieprzyć to. Będzie, to będzie. Rozumiesz, trzeba, od tego mamy milicję. Ja po prostu uważam, że w tym momencie, wiesz, tak jak jest, oczywiście, model, tylko że ja pamiętaj, nie mam żadnych oczekiwań w stosunku do tego rządu i żadnych nadziei, tak? W związku z czym ja tylko myślę o samorządach, bo samorządy to dobrze zaczęły robić. Ale poczekaj, bo tylko dokończę ten wątek. I oczywiście, że powinno się w tak zwanym międzyczasie przygotowywać tą drugą, już tę drugą rzecz. To jest oczywiste i to nie podlega, i tu się zgadzamy Piotrze, i tu się zgadzamy w 100% z każdą rzeczą, którą mówiłeś, tak, że na każdym etapie jak to powinno być. Ale chodzi mi tylko o to, że teraz jest, że teraz, żeby zachęcić nawet tych ludzi do tego przyjmowania, do organizowania różnych rzeczy, bardzo dobra jest ta koncepcja, żeby po prostu zapłacić tym ludziom nawet. Państwo powinno to wziąć na siebie, państwo jako takie powinno wziąć to na siebie, że skoro samo nie ma takiej infrastruktury, która jest w stanie pomieścić 100-200 tysięcy, to państwo kupuje na wolnym, na takim tym, te miejsca. I to jest na tej... Ja o tym tak myślę, Piotrze. Ale... A w tym czasie powinno się już pracować właśnie nad tym, co ty mówisz, że za te 2 tygodnie, za miesiąc, kiedy ci ludzie, wiesz, już najedzą się tej zupy, będzie ciepło, to żeby coś już było następny krok. I tutaj się zgadzamy w 100%. Ja wiem, tylko, że za miesiąc musi tu być. Ktoś napisał, że diabeł tkwi w szczegółach. Ja używam innego argumentu, bo to nie chodzi o to, że ja mówię, że te pieniądze na pewno będą patologiczne, tylko jeżeli chcemy pomagać dzieciom, zacznę od dzieci, a później do Ukraińców. Jak chcemy pomagać dzieciom, to pomagajmy dzieciom. Świadczenie Rodzina 500+ nie jest dla dzieci. Świadczenie Rodzina 500+ jest, jak sama nazwa wskazuje, na rodzinę.
Dla dzieci to by było, gdyby rząd, czego ja jestem zwolennikiem znacznie większym niż programu Rodzina 500+, gdyby rząd finansował pełnowartościowe posiłki w szkołach, bo wtedy by dzieci korzystały właśnie, a wartość byłaby większa niż 500 zł miesięcznie, tak na marginesie, i uważamy, to byłby lepszy program. Jeżeli chcemy pomóc ukraińskim uchodźcom, to nie dawajmy pieniędzy Polakom, którzy zrobią z tymi pieniędzmi co chcą, tylko na przykład, jeżeli ty byś chciał swoje mieszkanie wolne czy pokój przeznaczyć dla uchodźców, to niech państwo na przykład opłaci za ciebie czynsz, na przykład, a Ukraińcom da na przykład, jak nie chce pieniędzy, to bony na jedzenie. Natomiast w momencie, kiedy, tak jak to zabrzmiało u Morawieckiego, ty dostaniesz 2000 miesięcznie na to, żebyś się zajął łaskawie panią z Ukrainy, to moje skojarzenia są słabe. I to nie chodzi o to, że ja nie ufam ludziom, bo jak chcemy pomóc ukraińskim pracownikom, to dawajmy, czy ukraińskim uchodźcom, uchodźczyniom, to dawajmy pieniądze tak, żeby one szły na uchodźców ukraińskich, a nie na to, żeby ktoś tam się bogacił i jeszcze de facto miał relacje zwierzchności nad uchodźcami ukraińskimi. To są źle adresowane świadczenia po prostu, a Piotruś, pieniędzy nie będziemy mieli, muszą być dobrze adresowane świadczenia. Piotruś, i tu się zgadzamy, ja mówię, między nami nie ma sporu, ja mówię tylko o jednej rzeczy, że tej teraz na początek, bo ja po prostu chcę powiedzieć tak, że jest, państwo nie przygotowało, bo powiedzmy sobie jasno, to państwo było nieprzygotowane, od kilku lat pieprzy codziennie o tym, że jest niebezpieczeństwo wojny na wschodzie, że coś tam, a nie przygotowało podstawowej rzeczy, czyli infrastruktury takiej zwykłej, materialnej. Nie chodzi mi o żadne inne wypasy. Zwykłe po prostu, nie wiem, łóżka, rozumiem, żeby było gdzie postawić i tak dalej. Tego nie przygotowało. Nie przygotowało strategii żadnej na wypadek. Samo to, że premier Morawiecki, tak zwany premier Morawiecki, musi dzisiaj ad hoc rzucać o tych 40 zł, to świadczy, że oni, mimo że się spodziewali, przecież ile czasu pamiętamy, mówili, przecież już nie będę mówił o tych latach, tak? Ale powiem od czasu, jak pierwszy raz Putin powiedział, że ten Krym tam zajmie, dobra, to już luz, ale potem powiedział, najadę Ukrainę. Tak powiedział. I od tego, i to było z miesiąc temu, tak, czy dwa miesiące temu, to umówmy się, że już wtedy powinien być, jeżeli już prędzej tego nie zrobili, a powinni, no ale już jeżeli tego nie zrobili prędzej, wcześniej, to powinno to w tych miesiącach, powinno właśnie był ten czas na to, żeby przygotować, bo wiadomo, że no nie wybudują budynków, ale żeby na przykład mówić o koszarach, o różnych innych rzeczach, szkołach, bo sobie, czy czymkolwiek, tak jak jest w czasie powodzi, czy w czasie tego, żeby na wypadek mobilizacji, tak jak się, nie wiem, samochody się spisuje, jakie są, żeby terenowe na przykład oddać państwu na wojnę i tak dalej. To tak samo tu powinno być. Charlie pisze, no ale też ciężko się przygotować na wojnę. Sorki Wojtko, ale czy dwa tygodnie temu spodziewałeś się aż tak zmasowanego ataku, tak zmasowanej masakry? Tak, Charlie. Po pierwsze, my sobie tu z Piotrusiem nie jesteśmy rządem, rozumiesz? Dlatego wybierasz rząd, że ma myśleć, i my po pierwsze nie mamy pieniędzy, nie mamy różnych takich motywów, ale dlatego zakładasz coś takiego jak rząd, jak parlament. Po to masz centrum myślenia strategicznego, nawet coś takiego mamy, czy jak to się nazywa. Mamy Instytut Polityki Wschodniej, mamy masę różnych rzeczy, mamy kupę tych specjalistów z przewagą kupy oczywiście, od wojennych strategii i tak dalej. Naprawdę nie brakuje, mamy panią minister od spraw socjalnych, poważnie. Może to się wydawać zaskakujące, ale mamy takich. Ale co więcej, jeżeli ja bym w ogóle był premierem czy politykiem wysoko postawionym, to ja po prostu bym parę lat temu przyjął uchodźców oczywiście i w ten sposób stworzył wtedy pewne instytucje, które mogłyby się sprawdzić lub nie wtedy, i miałbym lekcję. Wtedy, jak wiemy, PiS był totalnie niesolidarny i śmieszne jest teraz, że teraz na przykład część krajów zachodnich mówi o mechanizmie relokacji w Unii Europejskiej, że uchodźcami mamy się dzielić, i Polska teraz jest entuzjastycznie za, bo już się o tym rozmawia teraz, że ma być, że ma z Polski do iluś krajów właśnie uchodźcy ukraińscy mają
mają jechać właśnie i będą też jakoś będą ci ludzie, nie wiem na jakim mechanizmie będzie to ustalane, ale dzieleni. Natomiast niezależnie od tego można się było przygotować nawet bardziej otwartą polityką uchodźczą, wiedząc, że jesteśmy sąsiadami Ukraińców, że ta granica jest jaka jest, że są ale tam... Ale każdy polityki. Sposób był dobry, Piotrek. Było na to dwa tygodnie dla, naprawdę dwa tygodnie czy miesiąc dla takich sytuacji rządowych, żeby wymyślić choćby program motywacyjny dla społeczeństwa, jak zrobić, żeby ludzie przyjmowali... Naprawdę nie ma takiego problemu. To naprawdę, to o to jest, od tego jest rząd, a my po prostu kombinujemy jak koń pod górę, tak od chwili do chwili. Tutaj nie wiem, czy odpowiem Mefisto Lucyfer. Nie wiem, czy ty trolem jesteś, czy prawdziwym człowiekiem, bo pytanie, od kiedy to wyborca wybiera rząd, to jest pytanie na poziomie pierwszej klasy PNOS-u, kiedyś się tak nazywał. No więc nie wiem, co ci odpowiedzieć. No, chyba, że piszesz z Moskwy, to wtedy faktycznie to się zgadzam. To Moskwianie już nie pamiętają, kiedy ostatnio wybrali jakikolwiek rząd czy coś. I, no to, ale w innym przypadku to nie wiem, jak powiedzieć, jak odpowiedzieć na tak postawione pytanie po prostu. Trochę mnie to zszokowało, to pytanie, prawdę mówiąc. Ale mówię, Charlie, wiem, że ty nie jesteś trolem, więc ci odpowiadam. No, miesiąc w skali polityki i w skali rządowych działań, przynajmniej na podstawie legislacji i ustaleń, przynajmniej przygotowania prawa i różnych ulg tak zwanych i tak dalej, to jest naprawdę, to jest masa czasu, to jest po prostu masakra. To, co ja się boję, bo polskie państwo było totalnie nieprzygotowane na koronawirusa. I akurat mogło być, bo mało kto się spodziewał koronawirusa, natomiast minęły 2 lata i cały czas Polska jest nieprzygotowana na koronawirusa. Tak, to jest dobre, tak. No więc dlatego mówię, więc ja nie mam oczekiwań co do tutaj tego rządu, że nagle coś się, że coś się zmieni, tak, na lepsze. Ale mówię, i teraz mówimy o tym, co już jakby do czego nie wrócimy, tak? W sensie, no drugi raz tego nie uda nam się teraz cofnąć czasu i powiedzieć, dobra, to najpierw przygotujmy szybko, a potem wpuśćmy, wyprośmy tych Ukraińców, niech poczekają przed granicą, my tu szybko. Jeszcze raz. Tak jak Monty Pythona. Pracujemy, no tak. Powtórka, idźcie, wróćcie tam i jeszcze raz, przyjdźcie to lepiej. Tak, a my tutaj na szybko ołówkiem kopiowym nakreślimy jakieś draft prawa, nie? No tego nie zrobimy, więc no musimy się, i dlatego mówię, no dlatego cieszy mnie na przykład, no to jest bardziej wyraz dramatu niż jakiejś satysfakcji. Cieszy mnie, że ten rząd chociaż tyle podjął. Oczywiście to jest, wiesz, to jest też takie z tymi 400 złotymi, czy jak z inną pomocą i tak dalej, to też jest tak, że przecież jest 40 osób dla tych, którzy mieszkają, a ci, którzy ich dowiozą, to już nie mają dostać, wiesz, to jest takie... Bo moim zdaniem te 40 zł, tak jak teraz o tym nawet myślę, to jest jakiś kosmos, bo to jest dla mnie polski ład, biznes. Najpierw coś rzucamy medialnie, a później Morawiecki powie, słuchajcie, powiedziałem 40 zł, piszcie pod tą ustawę, a szefie, kurde, nie da się, to głupie. Piszcie, bo tak powiedziałem, nie? I tak samo było z polskim ładem, bo teraz tak sobie myślę... Jakie 40? Zdawać Polakom na to, żeby utrzymywali Ukraińców i co, gotowali im posiłki? Stali się opiekunami dla tych ludzi? No to jest jakiś od czapy propozycja. Tak naprawdę, jeżeli to by chcieli robić, to jest totalnie od czapy, moim zdaniem. No więc, ale przynajmniej pano na konferencji. No tak, ale też ciekawe, jak wiesz, bo tutaj powinno się też mówić o tym, że na przykład ci ludzie, którzy swoje ośrodki udostępnili, tak? Którzy, wiesz, to jest zupełnie co innego, bo za chwileczkę ja tu mówiłem o jednym przypadku gościa, który powiedział, słusznie zresztą, że kontaktował się z Urzędem Skarbowym, rozumiesz, co się wydarzy, bo on tych ludzi przyjmuje i tak dalej. I oczywiście on od tego, on od nich nie bierze pieniędzy, w związku z czym nic się nie wydarzy, ale oni tam zasiedlają, a to już jest inna rzecz, bo on ma działalność gospodarczą, więc każdy, kto tam mieszka, nie może mu powiedzieć, taka jest wykładnia prawna. On nie ma prawa
bo to jest też ciekawe, nie ma prawa właściciel ośrodka jakiegoś za darmo go udostępniać, bo i tak musi podatek odprowadzać tak, jakby oni płacili, bo to jest na wszelki wypadek, żeby nie było tych lewych faktur, tak, że ktoś potem przychodzi, patrzy ośrodek pełen, a on mówi, no to rodzina i znajomi, prawda, ośrodek przez całe wakacje pełen, więc musi tak być zrobione i teraz on pyta, no dobrze, czy jest jakieś prawo? Nie, nie ma. Po drugie, on na przykład społeczność lokalna przynosi mu makaron, już tam nie mówmy o innych rzeczach, ale przynosi mu ten makaron i mu daje, tak, żeby on dał z kolei tym ludziom coś do jedzenia. No ale to jest też darowizna i ci ludzie, czym pan karmił tych ludzi? No makaron, a skąd pan miał makaron? No ludzie przynieśli, aha, po ile był ten makaron? Ołówek i jadą z koksem i koleś nagle wychodzi, tak. Że nie dość, że przez dwa miesiące na przykład nie zarabiał. Pomagał ludziom, bankrutuje. Tak, to jeszcze ma sprawę, a jeszcze gaz, prawda, węgiel i tam inne rzeczy. Tak, i tego nikt, i nad tym się, i on poszedł do Urzędu Skarbowego się zapytać o wykładnię, a Urząd Skarbowy, to ty tam masz bliżej teraz, to też możesz poprosić ich, żeby w ogóle zaczęli się tym, no nie ma żeby wykładnie. Twoi ludzie, ale nie, żeby zgłosili gdzieś to wyżej do swoich tych, bo to są naprawdę ważne rzeczy, że wiesz, nagle pamiętaj, że my mamy, że oni mają potem 5 lat na to. I wiesz, tu przycichnie wszystko, wszystko się zrobi, że już nikt nie będzie pamiętał, że ktoś że o tego uniesienia takiego, wiesz, tamten, że hura Ukraińcy, nagle przyjdzie do niego pismo po 5 latach, a pan w 2022 roku, tak, winien jest kurczę stówę, nie? Jaką stówę? No jaką stówę? No taką stówę jak normalnie, takim tym 100 tylko razy, takie ma pan 100 złotówki i tego ma pan nam przynieść 1000 takich banknotów i będziesz pan zadowolony, nie? I to są rzeczy, o których też teraz nikt w ogóle nie myśli, tylko tak jest 40 zł i najważniejsze, że rozmawia ze mną cały świat, to jest najważniejsze, że wszyscy ze mną rozmawiają i zrobiłem sobie zajebiste zdjęcie. Zajebiste zdjęcie na granicy, prawda? Ciekawe, jak wyjdą, zobaczycie, jak wyjdą maile Dworczyka z tego czasu. To dopiero będzie. Z jakim one opóźnieniem idą? No, trochę jednak minęło już tam. 2019 chyba są teraz. 18, 19 chyba. Dworczyk mi w nosie. Dworczyk mi palec do nosa wsadził. Ale bym kichnął, kurde. Uważam, bo by ci te wszystkie książki spadły, muszę ci powiedzieć, jak ja bym kichnął. Dobrze, kończymy. Wojtko zasypia? Nie, przeciwnie właśnie. Cały świat by nie zasnął, jak ja bym kichnął. Proszę was, to co? Słyszymy się tutaj za tydzień oczywiście, w sobotę, mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu, w piątek znaczy, mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu i mam nadzieję, że po tym tygodniu będzie to tydzień zwycięstwa Ukrainy, jakkolwiek by ono nie miało wyglądać, no nie liczę na to, że przez tydzień oni tam przegonią tych wszystkich, ale może jakimiś metodami właśnie politycznymi, rozmowami, może ich się przepchnie po prostu abarot do domu. Niech tak będzie. Z Piotrusiem, z tym tutaj mężczyzną możecie spotkać się w resecie w środę o godzinie 17 w audycji Czas na Związki, a ze mną już w poniedziałek o 10 rano na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Tam jestem codziennie od 10. A tymczasem przypominamy, że Jezus nie zmartwychwstał i więc ten pop Cyryl, który tam Boga wmieszał w tę wojnę, niech się w dupę pocałuje po prostu razem z tym swoim krzyżem składanym. Wiecie, że Cyryl ma składany krzyżyk na czapce? Poważnie, dam wam zdjęcie, w poniedziałek wam pokażę filmik. Jak on wsiada do samochodu, to mu tak składają, ma takiego przydupasa swojego, który, bo tam każdy z nich ma, i on mu składa ten krzyżyk, żeby krzyżykiem nie zahaczył o drzwi samochodu. To bardzo ciekawa rzecz jest. Także ryjemy head, sława Ukrainie i mam nadzieję, że w zdrowiu się spotkamy następnym razem. Trzymajcie się. We'll be right back.
Reset Obywatelski.